I Danielu, czy wszystko obydwa śmigają? Ruszyliśmy. Ruszyliśmy. Słuchajcie, jest ze mną Łukasz. Witam Was serdecznie. Dystrybutor firmy Boatman na Polskę. Firma Boatman zawitała do nas już jakiś czas temu i jest coraz bardziej rozpoznawalna, coraz bardziej znana. Teraz nadajemy na Facebooku, YouTube też odpaliśmy, żeby nie mieć jakichś tam komplikacji, tak jak wczoraj. Możesz nie pokazywać backstage'a. Słuchajcie, odpaliliśmy teraz Facebooka, żeby Was zaprosić, żebyście się przenieśli na YouTube'a. Dzisiaj porozmawiamy o łódkach Boatman, o wersji Actor, Plus. Mamy tu schowaną w pudełku. To jest prototyp tej łódki. Zobaczycie piersi na żywo tak naprawdę, no po nas, tak? Bo widzieliśmy. Tak. Będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze wszystkie pytania, jeżeli jakieś macie, a na pewno jest ich dużo, bo dostajemy dużo zapytań. Łódki dla każdego od 1000 zł, potem w zależności od modelu troszkę drożej, ale bardzo, bardzo atrakcyjne ceny i za tą jakość, która jest naprawdę bardzo dobra. Zaprosiliśmy też osoby, które są na grupie Boatmana, które też użytkują tych łódek, także może podzielą się z Wami też w komentarzach opiniami swoimi. Będzie oczywiście produkt live'a i konkurs do wygrania 5-kilowa paka Munchbitesa, także warto z nami tutaj dzisiaj być. Daniel tam kameruje, ja sobie wszystko tutaj też poodpalam. Dobrze, także osoby z Facebooka serdecznie bardzo zapraszamy na YouTube'a i za chwilkę ruszamy. Leci YouTube cały czas. Chodź do nas, Danielu. 50 osób. O, 50 osób. Bardzo ładnie, bardzo nas to cieszy. Ja mi tak nie odświeżę. Mam 22. Zaraz odświeżę, zaraz Daniel do nas dołączy. Dajcie nam jeszcze sekundkę. Może jak Daniel wejdzie tutaj, to będzie. Daniel wejdzie to w czarny. To będzie zaraz tu setka. Daniel ma dzisiaj bardzo dobry humor, tak się dzisiaj uśmiał, że pół lady zapluł, tak się uśmiał. No, także słuchajcie. Jest, dobry, jest. Dzisiaj Łukasz, dzisiaj Łukasz mówił, że będziemy rozmawiać o karpiarstwie bez Roberta, że no, może z nami się policzyć, jak znaczy, wróci. Pewnie gdzieś tam ogląda nas. Tak, nie, na pewno ogląda. Znaczy, chociaż chyba jedne zawody się skończyły i jedzie na drugie, ale jak jest, to może nam dać znać. Słuchajcie, wszystkich serdecznie witamy, wszystkich naszych klientów, znajomych, przyjaciół. Powoli się zbieracie. Wczoraj Was zaskoczyliśmy live'em bonusowym, możecie sobie zobaczyć. Tam o Federze dużo było, o produktach Method Money oraz o Sportexie, a dzisiaj bardziej karpiowo. Mieliśmy okazję spotkać się z Łukaszem, który wie na temat łódek Boatman dosłownie wszystko, także jest okazja przepytać. My też mamy jakieś pytania, Wy też macie, więc zapraszam Was. Poczekam jeszcze dosłownie z minutę, aż jeszcze parę osób się zbierze. Mamy przygotowany... No, pozdrawiamy Roberta oczywiście. Jest Robert? Jest Robert. Jest Robert. O, jest Robert Rybczyński od firmy Tandem. I wyżej jest. Czołem Roberta. Jest Robert Karp Fishing. Robert, które miejsce możesz napisać? Robert dzisiaj chyba zawody skończył. Pierwsze z cyklu trzech, na które pojechał. Tak. Ten to ma dobrze, nie? No. Naprawdę. Ja mam ostatni miesiąc wakacji. Jedziesz na ryby? No tak. Dobrze, jest Ania Fishing Queen. Dobra, no to słuchajcie, już powoli możemy zaczynać. Dzisiaj się spotkaliśmy specjalnie, żeby omówić Actora. Tutaj mamy wersję tą pierwszą i mamy też Actora Plusa. Przypominam Wam, że Actor nie umiera. No nie, to jest najważniejsze, chyba najważniejsze, co dzisiaj chcieliśmy powiedzieć, że to, że za chwilę pokażemy Wam nowy model, trochę większy model, to będzie jego tak naprawdę starszy brat. Natomiast nasz bazowy, najpopularniejszy model, oczywiście dalej jest w sprzedaży, oczywiście dalej na Was czeka, więc to nie będzie tak, że kończymy, jakby zaprzestajemy sprzedaży tego Actora, a w to miejsce wchodzi inny, tylko po prostu będzie to kolejny dostajni Boatmana, tak? Czyli mamy tutaj naszą najpopularniejszą łódź o pojemności 1,5 kg ładowności z dwiema komorami. W czterech wersjach, jeśli chodzi o wyposażenie, czyli w wersji basic podstawowej z takim pilotem. Później mamy wersję GPS, nie mamy tutaj tego pilota. Nie mamy przy sobie. Nie mamy przy sobie. Z 16 punktami GPS plus powrót do punktu home. No, ale to znamy, powiedzmy. Dobrze. Nie? Tylko pilocik jest z wyświetlaczem, 16 punktów home. Później mamy wersję z echosondą.
kolorową 3,5 calową i później mamy wersję Pro, czyli i z GPS-em i z echosondą, tak? I to jest nadal nasz, no nie wiem, flagowiec w smartfonach, jak się mówi, flagowiec to jest ten najwyższy, tak? A tu mówimy może flagowiec najpopularniejszy, tak? Z uwagi na to. Więc aktor nie znika, aktor nadal dla Was jest dostępny jako dobra łódka budżetowa, no tak to nazwijmy, chociaż ja nie lubiłem nigdy tego sformułowania i nazewnictwa, że budżetowa, bo to jest taka sama łódka zanętowa jak i te większe, tylko że po prostu mniejsza, tak, bardziej kompaktowa, która zmieści Wam się bez problemu do plecaka, do bagażnika, do namiotu, nie zajmie dużo miejsca i nie kosztuje milionów, tak, nie za miliony, jak to wędkarze mawiają. Ja dzisiaj jeszcze trochę tego aktora pomęczymy, zanim jeszcze więcej szczegółów, być może otworzymy tego GPS-a, trzeba pokazać jak wygląda z GPS-em też, ale to za chwilkę. Ja tutaj przygotowałem też takie żyłki firmy Criston, albo Criston, ciężko mi powiedzieć jak to się dobrze prawidłowo wypowiada, ale no to wszyscy mówią Criston. Jeżeli ktoś używał tych żyłek albo tych produktów firmy Criston, napiszcie nam w komentarzu, jesteśmy ciekawi Waszych opinii. Dla nas to jest nowość. Pokażemy je trochę też z bliska. Na mnie zrobiły dobre wrażenie. Czekamy też jak Robert przyjedzie, żeby on się wypowiedział, co on myśli na temat tych produktów. Ale pokażemy je też dzisiaj z bliska i żebyście nam dali cynk, czy znacie, czy używacie. I produkt live'a dzisiaj też to no nietypowa rzecz, jeszcze chyba nie było nigdy rabatu na łódki, także jest wersja plus w przedsprzedaży, o tym więcej za chwilę opowiemy. Zaraz opowiemy o plusie. Tak, tak. I o tej promocji przedsprzedażowej, możecie na stronie zajrzeć, zobaczyć i na wszystkie pozostałe łódki, które są na stronie Trotki jest tylko dzisiaj 5% rabatu, także to jest... Czyli na aktora, na fightera i lider. Na lidera, 5% tak? To całkiem dużo, jak będziemy kupować łódkę za 4000 albo 6,5 tysiąca. Dokładnie. Nie było rabatu, no bo te łódki mają cenę naprawdę bardzo dobrą, która no jest już wyżyłowana tutaj dobrze no przez Łukasz tutaj na rynku. Ja nie wiem, czy dzisiaj słowo rabat, promocja, no jest takie słowo, ono działa, wiadomo. Mogłeś zrobić 200 zł drożej, tak, i robić rabaty, nie? Na przykład. No, na przykład. A po prostu cena jest uczciwa, taka. Dokładnie. Jak... No, wydaje mi się, że uszyta na miarę jakby tego sprzętu, tak? Chociaż ja, pewnie... Tu wcisnął już link. Tak. Do produktu live'a, dlatego nie zastanawiajcie się i kupujcie. No. O, jaki prezenter! No. Słuchajcie, ja w ogóle muszę pochwalić dzisiejszego naszego live'a. Odpaliliśmy praktycznie o czasie, bez żadnych problemów. Wszystko słyszycie, wszystko widzicie, a to chyba zasługa tego, że nasz główny kamerujący dzisiaj z nami jest, bo normalnie... To... Ja tu tylko pozdrowię Łypcia Koks, jest taki użytkownik, to jest Julek, mój syn. O, cześć Julo! Cześć, pozdrawiamy. Dobrze, słuchajcie, czekamy na Was jeszcze, mam nadzieję, zbieracie się powolutku. Czekamy na pytania o Boatmana i o łódki aktory. Będzie oczywiście gdzieś tak w połowie live'a mniej więcej konkurs, także warto z nami być jak najbardziej. Dobrze, to teraz tak, o tych aktorach, bo może inaczej. Mamy już doświadczenie, sezon za nami, można powiedzieć, ten taki najmocniejszy, tak, sezon, gdzie... Wystartowaliśmy pod koniec zeszłego roku. Pamiętasz, że prezentowaliśmy tutaj pierwszy raz łódki, prezentowaliście, tak? Właśnie łódki. Nie pamiętam, kiedy to było. W grudniu? Mi się wydaje, że to był grudzień. Na pewno zeszły rok, tak? Pokazaliśmy jakby Polsce łódki. No w Wielkiej Brytanii były trochę wcześniej. Pokazaliśmy i no, nikt nie wiedział, jak to będzie tak naprawdę, tak? Zarówno ja, jak i wy. No były jakieś tam łódki, wiadomo, producent azjatycki, więc jakby od razu zapalała się wszystkim czerwona lampka, co to będzie, jak będzie. Firma nie była znana, mało informacji w internetach, na YouTubie i tak dalej. Znaczy ja tutaj nie zgodzę się z tą do końca, bo mi właśnie od razu zaimponowało to, że firma ta Boatman jest jak na... Często chiński producenci nie są tak na Facebooku łatwo dostępni, a oni byli łatwo dostępni. Wiesz, z czego to wynika? Wynika to z brandu, tak? Czyli no, często gęsto chińscy producenci po prostu produkują dane towary pod marki, tak? Pod zamówienia różnych importerów i ci importerzy tak naprawdę kreują własne brandy, pompują później reklamę i tak dalej, natomiast Boatman już sam w sobie jest marką, tak? która jest już promowana no, zarówno przez samą fabrykę, przez menadżerów sprzedających z fabryki, ich PR-owców i tak dalej, jak i wszystkich dystrybutorów w każdym osobnym
kraju, tak? Czyli każdy kraj w Europie, prawie każdy kraj w Europie ma już swojego przedstawiciela, swojego dystrybutora i każdy na swój rynek, wiadomo, że no, reklamuje produkt. Zresztą możecie na YouTubie poobserwować filmy w różnych językach. Na Facebooku też coraz więcej jest reklam oddanych dystrybutorów z różnych po prostu krajów, tak? Słuchajcie, ja czasami będę coś zapisywał. Polska nie stoi źle na tle, że tak powiem, rankingów, jeśli chodzi o tutaj popularność łódek, bo chyba możemy się pochwalić, że jesteśmy na drugim albo na trzecim miejscu. Wiadomo, że Anglia jest numer jeden, później nie mam dokładnych danych, Niemcy, Holandia, bo tam jest jeden dystrybutor na te dwa kraje i później jesteśmy my tutaj, albo jesteśmy drudzy. Może albo... i tam jeszcze Austrię mogą pewnie obsłużyć Nie wiem do końca, ale nie, z tego co mi wiadomo, to chyba Holandia, tylko i Niemcy. Natomiast no, my jesteśmy albo drudzy, albo trzeci w rankingu, pewnie pod koniec roku, no po roku jakby działalności Boatmana w Polsce, gdzieś w okolicach grudnia takie podsumowanie będziemy mieli i wtedy możemy powiedzieć, jak stoimy, że tak powiem, w rankingu, tak? Natomiast łódki się przyjęły w Polsce, są polecane przez Was, głównie klientów, którzy już użytkują. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Bardzo dziękujemy Wam za to, że jakby jeżeli jesteście zadowoleni, to polecacie swoim kolegom. I tak właściwie taką pocztą pantoflową też rozchodzi się reklama i popularność też naszych łódek. No oczywiście wiadomo, my robimy też reklamę, nasi dystrybutorzy, no głównie tutaj Trotka, która też jest wszechobecna w internecie i jakby sama sprzedaje, więc no, dzieje się. I jeszcze co mi się bardzo podoba, nie wiem czy inni producenci łódek coś podobnego praktykują, ale podoba mi się te otwarte takie karty, czyli że macie grupę, do której zachęcamy wszystkich do wstąpienia. Jak się ta grupa nazywa dokładnie? Grupa użytkowników nazywa się Boatman, Łodzie Zanetowe Boatman. Karp.pl, Łodzie Zanetowe Boatman, dobrze kojarzę? To niech ktoś poda się link, jak jest tutaj ktoś, to żeby każdy mógł wejść i... No, grupa już w tej chwili ma 1500 użytkowników. Ta cyfra bardzo rosła w którymś tam momencie, po prostu wręcz lawinowo. Sami ją znaleźliście, tak? Bo my zakładając tą grupę, no ona sobie po prostu wisiała, nie wiedzieliśmy jak jest i nagle jeden, drugi, trzeci i tak się uzbiera u Was 1500. No wiadomo, nie wszyscy są użytkownikami, natomiast gro jest użytkowników i co jest fajne, że już opinie wymieniacie sami między sobą, tak? Jeżeli jest jakiś problem z łódką, często jest tak, że inny ktoś podpowie, jak to zrobić i rozwiązać, wiadomo, jest. Tak, no to może nie tak, bo ja lubię akurat rozmawiać, nie jest to dla mnie jakiś problem, natomiast są takie błahostki, one się często, że tak powiem, powtarzają w pytaniach i widzę, że to już są odbijane przez Was. Widzimy mniej aktywnych użytkowników, bardziej aktywnych, takich, co po pół roku nagle się gdzieś tam odzywają. Wiadomo, nie każdy ma czas siedzieć w Facebookach, oglądać to wszystko i śledzić. Natomiast grupa żyje, tak? Żyje już swoim życiem, śmiało możemy powiedzieć, że odpaliła, tak? No właśnie i ta grupa, zachęcamy do włączenia do niej i też dziękujemy właśnie, że tyle osób tam chętnie do tej grupy dołączyło się, bo powiem Wam szczerze, czasami są klienci, którzy są no bardziej nieufni i wiadomo, my jesteśmy sprzedawcami i czasami ktoś myśli, że chcemy tylko zachwalić i wtedy możemy do takiej grupy odesłać, gdzie są opinie prawdziwych użytkowników, klientów, którzy mieli te łódki w różnych warunkach i różne przygody i tak dalej i tam można sobie poczytać, czy coś z tymi łódkami faktycznie się złego, niedobrego dzieje i tak jak Łukasz powiedział, czasami ktoś coś komuś podpowie i to jest fajne, że po prostu nie ma tutaj nic do ukrycia i naprawdę działa to dobrze, bo gdyby nie, to byłoby kiepskie PR. Też mi się wydaje, że właśnie taka w taki sposób postępowanie jest dużo lepsze, dlatego że no, rynek dzisiaj jest pełny wszystkiego. Sami dobrze wiecie, jaki jest wybór różnych rzeczy i decydując się na coś, co chcecie, żeby Wam posłużyło jakiś czas, czego chcecie być pewni, no wiadomo, że prześledzicie wszelkie możliwe informacje, będziecie poszukiwać ich po to, żeby się dowiedzieć i często klienci do mnie dzwonią i się pytają, czy to jest dobre. No kurczę, co ja mam powiedzieć? Tak? Czy Pan to poleca? Nie mogę powiedzieć nie, tak? Ja no, mam wiadomo, kilka pytań ale... przygotowanych, które nam klienci zadają i dzisiaj Cię... Tak, no, ale wiesz, no, to jest tak z punktu widzenia klienta. Przychodzi klient do Ciebie coś kupić, coś ty chcesz sprzedać, co masz, że się pyta, czy to jest dobre. Czy to jest dobra osoba do zadania takiego pytania? No i wtedy mówisz, jest grupa, pan poczyta, zobaczy. No właśnie, no ale wiesz, są też tacy nie facebookowi, nie? No też, oczywiście. Na przykład. No dobrze. Czekajcie, patrzę, czy jakieś jeszcze tu pytanka. Okej, okay, dobra. To za chwilę, zanim plusa, bo tu są pytania o plusa, to za chwilę jeszcze dokończmy. Do tej pory, zanim się pojawił plus, były tak. Aktory, fajtery
I lidery. Lidery, no surfer jeszcze, tak? Surfer morski jeszcze nie odpalił, dopiero na jesień coś tam może zaczniemy delikatnie go promować. Ja mam parę słów jeszcze, jak jesteśmy, tak, proszę, na morze. Do wywozu, no przynęte, bo tam się podobno nie nęci w tym morzu, ja to też uczę się cały czas tego, rozmawiam. Tak, tam odległość jest ważna. Nie, w ogóle nieznany jest temat łódki zanętowej na morzu. Nie ma czegoś takiego w Polsce. Nie funkcjonuje coś, takie coś, to trzeba w ogóle budować jakby od nowa, żeby to zadziałało. Łódka jest 100% wodoszczelna, można ją tam włożyć pod wodę, ona jest wyporna, wyskoczy, jak się wywróci. Ja kiedyś przywiozę w ogóle. Tutaj szkoda, że nie przywiozłem, a powiem wam dlaczego. Bo Aktor Plus, którego zaraz pokażemy, okazuje się, że jest zrobiony na tych samych podzespołach, co właśnie surfer. Ten morski. No ale nic, nie mamy go. Wiecie co, jeszcze parę słów chcę wam o tym aktorze powiedzieć, bo trochę się zmieniło w aktorze. On wygląda dalej tak samo, natomiast się trochę pozmieniało, jeśli chodzi o aktora. Szczególnie jeśli chodzi o rozbudowę tych łódek, bo pamiętacie, no są też zresztą filmy w internecie, są opisy, że rozbudowa aktora jest możliwa na przykład o GPS poprzez wymianę chociażby tej klapki, tak? To się zmieniło. W tej chwili w wersji MK4, bo czasami pytacie, jaka jest różnica V2, MK4, no to jest tak naprawdę techniczna nazwa robocza. Głównie zmieniło się w MK4 to, że łódka jest już rozkręcana. Czyli łatwiejszy dostęp serwisowy, bo oczywiście V2 też nie stanowił dla nas jako dla serwisu problemu, natomiast tutaj jest zdecydowanie łatwiej. I została płyta główna wyjęta z tej klapki, bo ona dotychczas siedziała tutaj w tej klapie, przez co łatwo wtedy wymienialiście 4 wtyczki. Zakładaliśmy nową klapkę, dostawaliście nowego pilota i był zestaw gotowy z GPS-em, tak? W tej chwili to się zmieniło, już właściwie od 2-3 miesięcy jest już wersja MK4, która tutaj ma tylko jedną wtyczkę, a niestety płyta główna razem z modułem GPS siedzi sobie tutaj, przez co sami niestety już tego nie zrobicie, łódka musi przyjechać do nas do serwisu. Echosonda no nigdy właściwie nie była możliwa do zainstalowania przez nas, niemożliwa. Każdy to zrobi, tak? Tylko że no, wolelibyśmy, żeby jednak przyjeżdżały do nas na instalację. No bo czy profesjonalnie, czy nie, to my za to odpowiadamy, tak? Że dobrze później stożek będzie skręcony, że nie będzie przeciekała, że coś czegoś nie zakłóca i tak dalej, bo testujemy takie łódki po instalacjach, przez co no, wolelibyśmy, żeby mimo wszystko na montaże echosondy łódki przyjeżdżały do nas. Nie jest to duży koszt, bo pobieramy 100 zł razem z wysyłką do Was w drugą stronę, więc no nie jest jakiś tam straszny koszt. Okej, jest pytanie serwisowe. Tutaj pan Karpiowa Tuba. Jakie są wymagania serwisowe? Co ile trzeba wykonać serwis? Czy u Was, dystrybutora, czy może samodzielnie? Czy w ogóle jest wymagane? No właśnie, no to teraz Wam powiem tak. No to jest w gruncie rzeczy urządzenie elektryczne, elektroniczne, tak? Czyli nie ma tu żadnych smarów, nie ma tu żadnych, no głównie, tak? Bo pewnie o smar panu chodzi, tak? Czy coś trzeba smarować. To są silniki szczotkowe, no nie wymagają absolutnie żadnej konserwacji. Dla nas to jest ważne. I tu dobry moment właśnie, że na pana trafiliśmy. Co jest istotne, a czego nie widzieliśmy wcześniej. Pamiętajcie, że tak, po użytkowaniu, czyli po zasiadce, żeby te łódki dobrze wysuszyć. Pamiętajcie, że po zasiadce, po użytkowaniu, żeby otworzyć tą klapę i odparować. Dlaczego? W momencie, gdy łódka stoi na słońcu, to dzieje się coś takiego, co się nazywa efektem skraplania, tak? Ponieważ ona jest szczelna. Dzieje się coś takiego, że od różnicy temperatur nagle patrzycie, otwieracie, a tu pojawiają się kropelki wody. No to nie jest tak, że woda wpadła górą, dołem czy którędzie, tylko po prostu podczas tego efektu skraplania, czyli nasłonecznienia, dzieje się coś takiego, że ta woda zostaje. Teraz po zasiadce, jak tego nie odparujecie, to ona sobie tam będzie gdzieś, po prostu ta wilgoć siedziała i wcześniej czy później dojdzie do płyty. Na płycie pojawi się śnieć i mamy problem. Nie? Bo za chwilę coś tam może Wam nie zadziałać. Druga sprawa, szczególnie teraz w tym okresie, kiedy siedzicie nad wodą podczas bardzo dużego zaroszenia, tak? Czyli mamy rosę, taka sama sytuacja. Jeżeli możecie schować łódkę do namiotu, jeżeli możecie schować łódkę do samochodu, to nie zostawiajcie jej pod namiotem, tylko po prostu ją schowajcie. Rano wstajecie, ta łódka jest z zewnątrz mokra, wydaje Wam się, że się nic nie dzieje, tak? No ale jednak gdzieś ta rosa do środka też się potrafi dostać i co może spowodować po prostu uszkodzenia. No jakieś tam uszkodzenia, tak? No woda niestety nie lubi się z elektroniką. Wcześniej czy później ta śnieć postępuje i coś tam się może z tym stać. Dlatego starajcie się, żeby utrzymywać je jednak w suchym i nie trzymać ich po prostu na słońcu. Nie zostawiać ich na deszczu, no bądź co bądź jest to elektronika. Nigdzie nic się tu nie dostaje. Natomiast no mamy jakieś tam przypadki, że właśnie w wyniku tego zraszania czy efektu skraplania od słońca po prostu jest woda.
I po co tracić czas później na brak możliwości użytkowania łódki, na serwis i tak dalej, nerwy. To ja jeszcze zapytam o mycie takiej łódki, bo no. Gdzieś tam widziałem jakieś filmiki, że gdzieś karczerem ktoś potraktował no, łódkę to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. A ktoś właśnie tak delikatnie ją spryskał, wytarł szmatką. To nie jest dobry pomysł. Ja tu od razu, o, to posprzedajemy trochę trutkowych spryskiwaczy. To jest chyba, mnie się wydaje, że najlepsze urządzenie do mycia łódki, taka mgiełka, plus do tego ściereczka, którą dostajecie z każdym bootmanem w komplecie. Później wyjmiemy ściereczkę. No. Macie fajną mikrofibrę, którą wiadomo, im szybciej resztki tego towaru swojego spryskacie, żeby on nie zasechł, szczególnie tutaj z komór, no bo tu głównie macie pewnie brud, czy te pozostałości po zanęcie, no to taki właśnie piękny, śliczny, najładniejszy, tak? Niu, za nieduże pieniądze, bo... 8-9 zł. 15-50 na stronie Boltmana będzie można spryskać sobie łódkę, wyczyścić ściereczką i to jest cała konserwacja łódki, później schować suchą do namiotu, do samochodu, nie zostawiać na deszczu. I także... karszerem nie. No nie, no po co? Po co? No to nie wy... do bez przesady, nie ma takiej potrzeby, tak? Na serwis przyjeżdżają łódki, różne zapachy fajne są, no bo tak, jeden squidem, drugi truskawką, trzeci czymś tam, to są. A no właśnie, na serwis przyjeżdżają na ogół czyste łódki, czy bardzo no właśnie, brudne? I tutaj dzisiaj nawet rozmawiałem z takim kolegą, co przysłał nam łódkę, no tam, na wymianę echosondy. No znamy się tam i powiedziałem mu, że jest, no jeśli chodzi o brud na łódce, jest top. Jest po prostu w pierwszej się załapał, nie powiem, trójce, dziesiątce, piątce, ale straszne. Różne przyjeżdżają naprawdę łódki. No starajcie się czyste, dlatego że co, no naprawimy wam tą łódkę, no jasne, jeżeli się coś dzieje, natomiast no, nie do końca mamy czas później też na mycie, konserwację i tak dalej, także no pewnie wróci do was w takim stanie estetycznym, jak przyjechała do nas, nie? Różne, ziarenka, konopie, to wszystko tam jest. No tak. No może się znam. Do uzbierał, uzbierałbyś parę kilo. Kurier się potem zastanawia, co oni przesyłają no, tak śmiesznie. No. Zapachy, te squidy, powiem wam, oj, takie przeleżały już z dipy. To sami wiecie, nie? Ojciec także... z synem pyta, czy to o nich chodzi. Nie medaliony, wasza była jeszcze nie najgorsza. Nie najgorsza, czyli są gorsze. Pozdrawianym właśnie team medalion, ojciec i syn na rybach. Właśnie, łódki Boatman Aktor możecie przetestować na łowisku u sokołów, gdzie ojciec i syn gospodarzem stoi. Posiadają takie łódki. Tak, jak anioł. Tak. Mogą wam pożyczyć, możecie popływać, mogą wam wywieźć. Ja nie wiem. Dopłacicie parę złotych, to i pokażą, gdzie karp chodzi. No, pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiamy. Dobra, zapytamy się Daniela tutaj, bo Daniel jest użytkownikiem. My tutaj sprzedajemy te łódki, a Daniel faktycznie wywozi na dużych zbiornikach. Od samego początku, ja wiem. No tak, to Daniel ma długo. Daniel, powiedz, czy dobrze ci się użytkuje? Jak byliśmy na rybniku, co testowaliśmy te łodzie, to wtedy właśnie ją tak bardzo na nią tak spoglądałem, czy ona spełni moje wszystkie oczekiwania, tak szczerze wam powiem. A Daniel ma oczekiwania. Duże. I co? No i tak mówię, jeździ, pływa, czy się jeździć to nie jeździ, ale pływa, wywozi, nawet ten zasięg dobry, bo tam mieliśmy ponad pół kilometra, ja już jej prawie nie widziałem, a Łukasz jeszcze płynie. No też już nie wiedziałem, no, co tam się wydarzy. Muszę wam powiedzieć, że jak za te pieniądze może być. Daniel, dziękujemy. Nie, naprawdę, no fajna jest. Kupujcie, póki jest. Dobra, tutaj jest pytanie. Robert, ja tam zapisałem sobie pytania a propos plusa i tam jeszcze były inne. Dojdziemy do plusa, to odpowiemy na te pytania. Jeszcze trzymamy w napięciu, bo no, cały czas podkreślamy, że to nie umiera. To cały czas jest dla was. Tak, ja tutaj wspomnę, bo nasz administrator ciężej mu postami wytłumaczyć. 5% rabatu jest na aktory zwykłe. W sensie te pierwsze, fightery i lidery, a na aktor ale plusa... Ale wszystkie aktory, tak? Czyli aktor podstawowy z sonarem, z GPS-em, z echosondą. Na trotce, nie? Tak, a jeżeli tak chodzi samo. O aktora plusa, no to na niego jest przecena już przedsprzedaż. Przedsprzedaż, tak. Od wczoraj ruszyła przedsprzedaż.
na troce właśnie dzięki za pierwsze zamówienia, bo mamy ich już całkiem sporo od wczoraj. Musicie czekać, tak? Czyli 12 października, taką datę podaliśmy przewidywaną rozsyłki udek do Was. Może to będzie kilka dni wcześniej i mamy nadzieję, że się uda i kilka dni wcześniej te udki dostaniecie. Od wczoraj przedsprzedaż trwa, ale to jeszcze pewnie dzisiaj będzie. A jest ciekawe pytanie, a to zapiszę sobie, bo Ness on Fish, ale to za chwilkę, albo od razu. No. Łukasz, a jaką łódkę do 5000 z fajnym wyposażeniem? Do 5000, no to teraz możemy mówić tu o fajterze, tak? Dwójce, przecież mamy fajtera dwójkę, on się rozszedł taką trochę poczną pantoflową, trochę jest zmieniony fajter, bo ma więcej świateł z przodu, więcej z tyłu, klapy otwierają się już do dołu, a nie na boki. Tam jest bateria w obudowie, no kilka jest takich ulepszeń, jakby no pominęliśmy go, bo wiemy, że Aktor Plus jest ważniejszy na ten moment, więc nie wypuszczaliśmy. No i w tej chwili cena nowego Fightera dwójki z racji wyposażenia, że ma dwa akumulatory, pokrowiec w komplecie Hosonda SN3, tą większą, to jest cena 5500, 5499, więc parę złotych trzeba dołożyć i wtedy polecimy to. Lub Aktora Plus na pełnym wyposażeniu, który będzie dostępny gdzieś w okolicy. No myślę, że na święta już powinien być u nas. Aktor Plus Pro. Aktor Pro Plus czy Plus Pro? To jest dużo zapytań, ile on będzie kosztował. Jak będziemy mówić, Aktor Pro Plus czy Plus Pro? Aktor Plus Pro Plus. Plus Pro. Pro Plus. No a dobra. Może Plus Pro faktycznie. Plus Pro. Aktor Plus to jest model, a Pro to jest... Plus Pro, czyli to będzie mniej dużo niż 5000, tak z przewidywań widzę i będzie łódka, która będzie miała albo 16, albo 28 punktów GPS-a, chyba 28 mnie się wydaje, bo to będzie ten pilot, no do 4,5 cena, tak, czyli 3 kg ładowności, ale oglądaj nas, bo za chwilę pokażemy tego normalnego aktora, ja postaram się o tych wersjach, które w przyszłości będą też trochę opowiedzieć. Od kiedy Fighter 2? No Fighter 2 jest, tak? Znaczy jest. No rozszedł się poczną pantoflową w wersji Pro, tam parę sztuk zostało, nie zdążyliśmy, bo nie mieliśmy wersji Pro wcześniej, były Hosonda SN2, doszły te z SN3, rozeszły się poczną pantoflową i tak na dobrą sprawę to nie ma, bo nie zamówiliśmy ich i nie wiem, chyba, może w grudniu? Mhm. Może w grudniu? Dobrze, to czekaj, podsumujmy aktora i wtedy przejdziemy do aktora Plus. Bo no. Jest dużo pytań. Znaczy on tu będzie cały czas stał. Po to, tak, żeby... ale oczywiście. Tak, tylko chodzi o to, żebyśmy mogli już pokazać. Dobrze. Tak, aktora mamy w wersji podstawowej. 1090. Chcecie dołożyć echosondę, chcecie dołożyć GPS-a, polecamy Wam dokładać GPS, w ogóle wersję z GPS-em, nawet tutaj dzisiaj do trotki też wjechał zamówienie łódek z GPS-ami. Dlaczego? Bo po pierwsze, nie chodzi o to, że sobie będziecie wywozić, znaczy chodzi jak najbardziej o to, że będziecie sobie wywozić w swoje oznaczone punkty, które znacie, które wysądujecie, zaznaczycie i to jest mega wygoda, bo te łódki sobie wtedy pływają w te miejsca same. Tak samo wracają same do domu, natomiast chodzi o bezpieczeństwo, tak? W momencie, gdy, nie wiem, zamoczycie pilota, padnie bateria w pilocie, zgubicie tego pilota gdzieś, nie wiem, w nocy, przydepniecie i tak dalej, no ta łódka wtedy sama automatycznie wróci. I tu głównie o to chodzi, bo tak jak rozmawialiśmy dalej, mówię, już nie widzimy łódek na rybniku. No nie wiem, ja tam na 500 metrów nigdy nie wywożę 300, zresztą na takie łowiska nie jeżdżę, ale tak szczerze, no to już tam 200-250 to też ma to widać tak naprawdę. I teraz sterowanie tym pilotem, i obserwowanie, no, lornetki, tak? Widziałem, że ludzie korzystają z lornetek, to też jest fajne. I ewentualnie można w ten sposób. Natomiast wersja z GPS-em już jest o tyle wygodna, że po prostu klikacie home i idziecie sobie, nie wiem, herbatę pić albo cokolwiek i ona tam wróci. Tak samo jak już raz dopłyniecie w to miejsce, pomęczycie się, zaznaczycie to miejsce, to już za drugim razem też tam dopłynie. Ale mówię, no głównie względy bezpieczeństwa, więc pamiętajcie, że te peryferia są zawsze dostępne u nas, czyli można tego GPS-a dokupić. W trotce tak samo, no i oczywiście Hosondę jako podstawowe narzędzie chyba wędkarza do wybadania gruntu. Tak? Czyli mamy aktora Basica, 1,5 kg ładowności, tak, 2,5 godziny pływania, dwie komory,
500 metrów zasięgu. Do Basica jeszcze fajna rzecz, od razu powiem. Do Basica baterie, tak? Dyszkę możecie dokupić, bo piątka jest w komplecie 5-amperogodzinowa. Są już w trotce te baterie też. I na tej baterii będziecie pływać 5 godzin. Na dyszce. Na dyszce. Do Basica. Do Basica podstawowego. Sonar i GPS też będzie dłużej pływał niż 2,5 godziny, natomiast Pro będzie pływał w okolicach 2,5 godziny, no bo tych już wtedy urządzeń jest dużo, bo jest i GPS, i echo sonda, i stożek działa i tak dalej, więc też będzie to na 2,5 godziny, natomiast sam GPS albo sam sonar wersje też będą troszkę dłużej pływać. Ja mogę Wam powiedzieć, jeśli mogę się wtrącić, proszę, że dla mnie to jest bardzo duży plus, że można rozbudowywać tą łódkę, ponieważ nie trzeba się od razu wypuszczać. Zadłużać za mocno. Ale to jest bardzo mega też, tylko mega argument. Kupujemy fundament i potem dobudowujemy sobie narzędzia, które są dla nas przydatne na naszych zasiadkach karpiowych. Tak jest. Dziękuję. Dobrze, słuchajcie, czyli mamy omówionego aktora Basica. Jeżeli macie pytania co do aktora, to teraz jest to bardzo dobry moment. No tu jest też pytanie. Słyszałem, że echo w tych łódkach są dużo lepsze niż w Wikingach. To potwierdzone info. Tak, nie mam odniesienia tutaj. Nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, dlatego że nie widziałem tamtych echo sond Wikinga. Stare takie kiedyś, te czarno-białe, to widziałem, natomiast tych nowych nie wiem. Dobra, jest pytanie kolejne. Jaki jest czas oczekiwania po oddaniu łódki na serwis, na przykład na montaż echo sondy? Znaczy, sam montaż echosondy dla nas to jest około pół godziny roboty. No, kwestia, jaka tam jest kolejka. W tej chwili nie mamy echosond na przykład, żebyście wiedzieli, że SN2, czyli tych mniejszych echosond, nie mamy. Przyjdą nam w dostawie razem z aktorami plus. Październik. Początek października. No. Okej, okay, ale jaki jest czas? Pewnie chodzi klientowi o to, że tak, znaczy, odeślę do ciebie. Dla nas najlepiej to jest tak, żeby łódki przyjeżdżały poniedziałek, wtorek do nas, tak? Do serwisu, i wtedy staramy się zrobić wszystko, żebyście, no jeżeli jest przypadek. Nie klikaj tam nic. Jeżeli przypadek jest nieskomplikowany, to staramy się Wam na weekend te łódki odesłać, bo wiemy, jak ważny jest weekend dla wędkarza, i no, w taki sposób postępujemy. Natomiast jak jest jakiś przypadek, z którym sami sobie nie radzimy i potrzebujemy na przykład opinii inżyniera z fabryki, no bo też się zdarzają takie historie, to wtedy wolimy, żeby jednak ta łódka parę dni dłużej u nas posiedziała, a być pewnym, że odeślemy Wam dobrą łódkę, niż wycudować coś samemu i później mieć sytuację, że za dwa dni znowu wróci. No bo też tak chcieliśmy szybko i parę takich przypadków było, że bez sensu odesłaliśmy, a jednak jeszcze wymagało tam jakieś poprawki. Ja Wam powiem szczerze, z punktu widzenia sklepu, że jest to dla nas bardzo ważne, jak serwis działa, bo no, on zajmuje czas i to nie są też tanie rzeczy, 1000, 2, 3, 4, 5, a nawet 6,5 tysiąca złotych. No i klient, który wydał 6,5 tysiąca złotych i coś mu nie działa, jest raczej klientem rozdrażnionym. I wtedy raz, że my mamy nieprzyjemną sytuację i tak dalej, więc tutaj muszę naprawdę po tym prawie roku współpracy z Łukaszem przyznać, że żadnych problemów nie mieliśmy, jeżeli ktoś miał czy błahe sprawy, czy jakieś bardziej skomplikowane. Raz, że firma Łukasza Serwis, czy Łukasz sam, czy tam pracownicy odbierają telefony i rozmawiają z klientami. To jest bardzo ważne. Mamy różne, no 11 lat prowadzimy sklep i czasami bardzo drażniło to klientów, jak ktoś nie odbierał telefonu przez tydzień i nie mógł się do serwisu dodzwonić, to jest kiepsko. Też rozumiemy czasami, bo też czasem mamy problem z odebraniem telefonu, też przepraszamy Was za to, ale staramy się to naprawiać i żeby ten telefon był odbierany, a Łukasza to działa bardzo dobrze. Dwa, że jeżeli chodzi... Odzwaniamy, no też miejcie na uwadze, że jakiś sezon, to naprawdę ten telefon jest czerwony, nie? I ciężko też inne rzeczy jakby robić, bo jest jakby kumulacja tych tematów różnych, tak? Każdy chce o czymś porozmawiać i tak dalej, no wiadomo, chcemy szybko, no ale pamiętajcie, że oddzwonimy do Was, tak? To nie jest tak, że podczas jednej rozmowy, jak mam 16 nieodebranych od innego klienta, to nie jest tak, że nie odbieram, tylko po prostu rozmawiam, oddzwonimy, spokojnie. Dobrze, czyli tak, serwis możemy my pochwalić i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego serwisu. Słuchajcie, ja tutaj szybko, bo tutaj są jakieś dwa... serwis Boatman i Infolinia są mega. Dopiero weszłam na live, ten Basic jest mniejszy od aktora. To jest aktor Basic, tak, czyli podstawowy. To nie jest mniejszy. Basic tak znaczy jest... podstawa taka. Tak.
Lepiej kupować od Was czy ze strony Boatman, gdzie będzie szybciej? Słuchajcie, tam gdzie jest dostępne, tam będzie szybciej. Boatman, wiadomo, że będzie miał większy stan magazynowy, także i tu myślę, że będzie dobry czas. Nie podkupujemy się, klient gdzie uważa, tam kupuje, tak? Oczywiście, no to wiadomo, tak. Że... Dobra. No tutaj ktoś pisze o konkurencyjnej firmie, twojej konkurencyjnej, bo nie naszej. No nie będziemy się wypowiadać, bo nie wiemy. Ciężko więc... tutaj porozmawiać. No na pewno, słuchajcie, wszystkie łódki są mega fajne. Ja może tak politycznie trochę powiem. Wszystkie łódki są na pewno fajne. Każdy ma tam swój jakiś ulubiony typ. Więc no, do naszych produktów no, możecie się przekonać w sposób taki, że nie wiem, no, mam takich na przykład klientów, z którymi od pół roku rozmawiam. Po czym tak, rozmawia ze mną na przykład gdzieś tam na Messengerze, a za chwilę widzę hejt na jakimś tam innym tym, nie? Po czym za dwa dni znowu wraca i się pyta, ile to, ile to, ile to. No w którymś momencie jakby dajemy znać, że no, my widzimy te zachowania i pytamy, czy to naprawdę chcesz, czy nas sprawdzasz, czy co i tak dalej się, no takie różne są dziwne rzeczy. To już na takich, czasami no są różni ludzie, nie? Więc wiesz, słuchajcie, jest tutaj dobre pytanie. Ile średnio rozgarnięty pan Janek musi poświęcić czasu na ogarnięcie podstawowych zasad używania. Poczekajcie, mamy średnio rozgarniętego pana Janka. Tam spójrzcie do nieba. Nie? Panie Janku, ile ci zajęło czasu ogarnięcie łódki? Czy musiał ci Łukasz wszystko jak łopatą do głowy tłuc? Nie możesz nie brać za przykłada. Bo ty jesteś zbyt utalentowany. Jestem zbyt utalentowany, a plus tego, że ja byłem przy tych łódkach, kiedy Łukasz był przy nim. Kiedy je montowali pierwsze. Dobrze, Łukasz, czy powiedz nie, tak. ale to wiecie co? Ale to jest dobre tak, pytanie, bo... No, dobre jest pytanie, dobre może. Pytanie i teraz Wam powiem tu. O, tu się mogę trochę... No bo to nie jest tak, że my nie obserwujemy tej konkurencji. No to nie jest tak, że tam nie patrzymy i nie podglądamy i tak dalej, i tak dalej. No i teraz to jest dobre pytanie. Jak to Pan Janusz był? Janek. Pan Janek, no... Myślę, że ja się zastanawiam, jak pan Janek te inne łódki ogarnia. Nie? Naprawdę, to mnie zastanawia, bo nasze łódki, tak, bo się pytają, a czy mamy polskie menu, a czy to, a czy tamto. U nas jest niepotrzebne polskie menu. Oj, tam po chińskim można dojść. Ale nie ma w ogóle menu czegoś takiego, no bo jest ikonkowe, tak, w tych wersjach z tak, wyświetlaczami, to tam są obrazki. Nie ma, no w Echosądzie jest jedynie, ale tam też jest 17 języków, można szybko przestawić na polski. Natomiast jeśli chodzi tutaj o obsługę samą łodzi, no to tu pan Janek nie potrzebuje znać języków w tej wersji, no bo tu jest to nie ma nic. Pokazać. Proszę. A to byśmy, Daniel, przy okazji... Słuchajcie, musimy przyspieszyć, bo wyskakują nam pytania no. I musimy odpowiadać dobra, teraz. To lecimy. Słuchajcie, może Daniel wyjąć pilota od GPS-a? No pewnie, że może. Dobra, żeby nam weź, czasu starczyło na aktora plusa, bo się no zgadzaliśmy. Weź tego noże, ja szybko odpowiem na pytania. No, że chwalą, Janek, myślimy, że... Odpowiedź do pana Janka, w sensie, myślimy, że to nie jest skomplikowane, bo Robert nawet tu pisze, a Roberta czasami, słuchajcie, mamy z razem, ja jestem też rozgarnięty jak Robert, mamy instrukcję, jak te mikrofony podłączyć na rozrysowaną, bo inaczej nie idzie i Robert pisze, obsługa łódki Bowman jest intuicyjna, 5 minut wystarczy na jej rozpracowanie. Zerknijcie sobie na stronę, na YouTube'a, na nasz kanał karp.com.pl, my tam na początku, koło rok temu wrzuciliśmy takie filmiki instruktażowe, z tych wersji bardziej zaawansowanych niż to Basic, bo tam jest wersja GPS i jest też Fighter, a w Fighterze już jest ten pilot taki kosmiczny, który ma 28 punktów GPS-a i zerknijcie sobie, jakie to jest proste. No, rozruch nie wymaga jakiegoś tam... Dobrze. Czy Aktor plus Zeho, czy ten sam czas oczekiwania 10 około 12 tak, godzin? Wszystkie Aktory plus, znaczy inaczej Basic i Echo Sonda, czyli Basic i Sonar, bo tylko te będą na początku, będą dostępne w październiku. Później wersje GPS i Pro dopiero w grudniu. Czy jest możliwość na przykład wpięcia dipera jako dodatkową sondę? Tak, i jest to bardzo, bardzo często używane. Nawet mam takiego kolegę z Opolskiego. Jest taka grupa Dipper Tips and Tricks, bo Tricks jakoś tak. I on tam jest mistrzem w tych dipperach, w tych boosterach. W poprawianiu zasięgów i tak dalej.
Także to jest kompatybilne, nic się nie zakłóca, wszystko działa, tylko no, z tym Deeperem to jest tak, że sam jakby goły bez tych wszystkich routerów, no to na niewiele Wam się przyda, bo za daleko tym nie odpłyniecie, a żeby zrobić z tym zasięg, no to już musicie tak, mieć router, jakieś zasilanie do routera, jakieś boostery, ja się na tym nie znam za bardzo, ale w każdym razie to wychodzi tak drożej niż nasza Echo Sonda, dużo więcej tych gratów ze sobą trzeba zabrać, no i pytanie, czy to jest potrzeba. Dobrze, czyli Deeper tak, ale ogólnie Ty nie do końca polecasz tą rozwiązanie. Nie mogę powiedzieć, że nie polecam. Ja to polecam, tylko, znaczy polecam, no polecam własne Echo Sondy, tylko ja Wam tłumaczę, że tak, po pierwsze, kupując wersję, zaraz Wam pokażę z sonarem, no to macie przytwierdzoną ekranik Echo Sondy do pilota i to jest cały Wasz osprzęt, który ze sobą musicie mieć. Natomiast tam w Deeperze tak, musicie mieć telefon, ten telefon nikt nie może chyba dzwonić w tym czasie, no dobrze byłoby, żeby nie dzwonił, bo Wam przerwie ten odczyt. Zasięg jest jakiś tam ograniczony, nie wiem, 60, 80 czy 100 metrów, dalej nie popłyniecie. Można ten zasięg poprawić, ale musicie brać router, czymś nakarmić ten router, czyli jakiś akumulator jest do tego potrzebny. No, za dużo trochę chyba roboty, a pieniądze tak naprawdę po rozbudowie wyjdą większe niż... Jeżeli kupię Boatmana z GPS-em i bym chciał dokupić Echo, to muszę Wam odsyłać łódkę, czy mogę Echo sam zamontować? No, to znaczy tak, Echo teoretycznie możesz sam zamontować, ale nie będziesz wiedział jak. Okej, czyli trzeba odesłać łódkę. Lepiej odeślij, bo wtedy tak, masz kontynuację gwarancji, bo jak my coś schrzanimy, no to my to schrzanimy, więc jakby weźmiemy to na siebie. Czy dostanę jakąś budżetową łódkę zanetową do 800 zł? Przy dzisiejszych kosztach transportu chyba już będzie ciężko, albo zdejmiemy bardzo... To. Ale mówimy o Boatmanie? Nie. No, ktoś zadał takie to pytanie, nie. Czy... Na pewno coś tam. Coś może się znajdzie. Pokażemy dla pana Janusza, Daniel, co? Dla Janka. Janek, przepraszam, Janek. Pan Janek. To przepraszam. Słuchajcie, tak jak tutaj podpowiada Carbon Pilot Block, od wersji GPS. 300 zł dokładasz i masz Basica z serwisem. Siema Patryk. Z serwisem w Polsce. Sprawdzone łódki, forumowiczów. Warto raczej chyba dołożyć te 300. Daniel pokazuje teraz tą bardziej skomplikowaną wersję pilota, trzeba jakoś wyostrzyć to. I to jest. No ten pilot z wyświetlaczem, ale zobaczcie, tu nie ma żadnych napisów, tu są tylko punkciki tam od 1 do 16, odległość od punktu home, odległość od punktu nęcenia, wskaźnik otwarcia bądź zamknięcia komór i to cała... Coś mówią, że lekko trzeszczy, weź porusz tam kabelkiem może. No, ktoś pisze, że lekko trzeszczy. Tak delikatnie. Dajcie znać, czy Wam trzeszczy dalej. Więc to jest cała komplikacja w tym pilocie, nie musicie się uczyć języka. No, może tak porównać? No, można. No, można. Oczywiście. Fajnie, że można obsługiwać jedną ręką. Wszystko. To jest chyba najważniejsze z tego wszystkiego. A w wersji GPS to w ogóle nie musicie obsługiwać, bo jak puścicie łódkę, odkładacie pilota na bok albo do kieszeni, łódka sama płynie, a pilot sobie leży w kieszeni, tak? Dziękuję w imieniu pana Janka. Na zdrowie. Na zdrowie. Dobrze, to słuchaj, podsumujmy tak, aktora. Przejdźmy, nie, bo już... Cztery wersje GPS Pro, to jest GPS z Echo Sondą, z GPS-em i Basic. 1099 zł podstawowa, 2199 z GPS-em, 2499 z Echo Sondą i 3499 Echo Sonda GPS, chyba najtańsza łódka ze wszystkim. Tak, pytacie jeszcze, już kończymy o tym aktorze, ale jeszcze pytacie tak, o przycisk zewnętrzny, bo trzeba otwierać klapkę i włączać w ten sposób łódkę i o światło obrysowe. Jak zauważyliście, były takie łódki, są jeszcze dostępne, sonary w kolorach camo i carbon, tutaj trotka, nie wiem. No my nie mieliśmy w ofercie camo i carbon, no opowiem. Wprowadźcie. To tak, oprócz tego, że, bo te łódki są trochę droższe, tam wychodzi 200 zł drożej za łódkę, ale to nie sam kolor dostajecie, bo oprócz tego dostajecie właśnie ten przycisk zewnętrzny do włączania łódki, czyli nie trzeba otwierać tej pokrywki i światło obrysowe na burtach. Zielona i czerwona, taka pomarańczowa dioda i w nocy widzicie w jakiej pozycji ta łódka jest. To też jest dosyć spore ułatwienie, jeśli chodzi o nocne pływanie. I być może do Basica, no bo tak się zastanowiliśmy, czy to jakby ściągać do Polski i
te wersje kolorystyczne dla podstawowej wersji, no bo to jakiś już jest tam spory procent, bo to będzie, nie wiem, 15 czy no prawie 20%, tak, drożej za kolor, bo ona by musiała wtedy kosztować tam 1299, tak? Ale pewnie na święta coś wam ściągniemy, żeby było kolorowo, nie? Okay. Mikrofibra, o której mówiliśmy, dołączona do każdej łódki do oczyszczenia konserwacji, plus trotkowy spryskiwacz. Najlepsze miejsce, mgiełka, nie szkodzi nikomu. Dobrze, chowamy aktora i przechodzimy do... Jakieś takie emocje zróbmy. Daniel, muzyka. Na perkusji. Bach. Takie pudło. Spore. Takie pudło, trochę większe, ale już takie bardziej ekskluzywne, no bo drukowane, czarne. No co będziemy o pudełku gadać? Wyciągamy Smurfa. I teraz po kolei. Dobry sprzedawca, to jest dwie godziny o tym pudełku. Pudełko kwadratowe to jest ładowarka. No to trzeba wyjąć wszystko. To jest ładowarka. Ostatnio klient do nas wrócił i mówi, nie ma ładowarki. To dużo takich miałem. A to pusta. Dużo miałem. Antenka? Nie ma ładowarki. Nie ma? A, bo tu jest. Okej, ładowarka. Stryk, jest ładowarka. Antenka. Dobra, inaczej robimy. Pudełko już widzieliście. Stryk. Słuchaj, mówią, że opakowanie sprzedaje. Jest. O, wygląda. Jest, ja tu jeszcze ładnie z tego pudełka wygląda. Może powyciągamy z tego pudełka. Co tu jest? Mamy antenę, dlatego że tutaj mamy wersję sonar. Czyli od razu za hosondą. Możemy ją wkręcić, albo możemy jej nie wkręcić. Wkręcimy. Przedłużenie zasięgu, tak? Nie, Piotrek, zaprasza Cię z łódką na łowisko. Mhm. Widzimy się w październiku. Mam ogrzewanie. Wtedy na rybnik nakupiłem tyle tych ogrzewaczy, że pieców gazowych, naftowych, od środka, jak tam chcecie. Pamiętam, że jeździłeś do sklepu specjalnie. Tak, no bo wtedy na tym kartuszu wysiadło ogrzewanie. Łukasz się poświęcał, z mas. Na ryby pojechał, żeby łódki ogrywać. No i udało się. Słuchajcie, na pewno na pierwszy rzut oka ta łódka wygląda... A gdzie ukryłeś tam tego? Daniel ukrył. Nie pokażę mu. Tak, jeden koło drugiego? Nie ma problemu, już przypływa. O. Jest. Mhm. Nie, to nie różni się tak wielkością na łódce. No to tak. Troszkę się różni, ale dalej jest kompaktowa ta łódeczka. Taka. Gdzie? Tak można by je porównać. Długość palca. Zależy od kogo. A wiem, jak wam pokażę, fajnie. No tak będzie dobrze. Pyk. Pyk, nie wiem co tam jest w komorze. To są jakieś rzeczy chyba. Ale... Może wyleci, może nie. Flagę Polski ma z przodu na dziobie. Tak. Czyli widzicie już znaczącą różnicę, że komora jest dużo, dużo tutaj większa. Pan pyta drugi raz czy trzeci, jak się nazywa dokładnie ta grupa od Deeper? Deeper Tips and Tricks. Dobrze. Tips and Tricks. Dobra. Czyli co mamy? Zobaczcie. Jeśli chodzi o kompaktowość, jeśli chodzi o rozmiary, wcale dużo większa nie jest. Tu jest dosłownie kilka centymetrów. Ja z wymiarami się nie przygotowałem na dzisiaj, ale tak mniej więcej. O, tak do góry może. O, tyle jest tylko różnicy. Słuchaj, Damian Kulbaba. Damian Kulbaba, dokładnie. Łukasz, bardzo dziękuję za pochwałę. Dobra, z tym człowiekiem trzeba rozmawiać, bo to on tak naprawdę jest tu mistrzem, jeśli chodzi o dipery. Pozdrawiamy Cię, Damian, serdecznie i tylko i wyłącznie od niego wszelkie informacje zaczerpniecie. To jest dobra historia. Robert pisze, najlepiej jak klient wrócił z łódką i powiedział, że nie ma baterii. A to znamy to też. A słyszałeś? Tak, Robert opowiadał, ale to no, Robert nie jeden się łapał. Otworzyli specjaliści, otworzyli łódkę, patrzą, nie ma baterii. Dzwonią do mnie, mówię, jak nie ma baterii? Wziąłem, poszedłem do tych łódek na magazynie, zaglądam, mówię, a jaki kolor masz baterii? No ale tam nie ma baterii. Czarna? Tak patrzy. A, no jest, faktycznie. No. Znaleźli baterię z Piotrkiem, na wierzchu. Z Piotrkiem, z ojciec i syn na rybach też się śmieliśmy, bo w którymś momencie tak już jak nie mogłem sobie poradzić z klientem, żeby mu wytłumaczyć, że to co w środku otworzył jest czarne, to jest bateria, to poprosiłem, żeby przeczytał ten napis, który jest tam pod spodem, a klient mówi, jak to tam było,
Recharchable po litium baterie. Ja mówię, no i co? On mówi, no nie ma baterii. Ja mówię, a jeszcze raz niech ma przeczyta. Recharchable po litium baterie. Ja to ostatnie słowo, baterie. Mówię, to jest bateria, czy nie ma? Nie ma. Nie mogliśmy to, ale dobra, w śmiechy jakoś tam doszliśmy. Faktycznie, powiem wam, co jest z myłką. V2, czyli tej poprzedniej wersji, była bateria niebieska, w tej chwili jest czarna w obudowie. Niebieska pasuje do wersji czarnych, czarna nie chce pasować do wersji niebieskich. Mamy jedne i drugie na stanie, także nie przejmujcie się, że jeżeli macie łódkę z niebieską baterią, to nie możecie jej dokupić. I to jest zmyłka, bo w instrukcji jest cały czas ta niebieska bateria i ludzie szukają tej niebieskiej baterii, której nie ma. Jak nie jest. Dobra, czyli mamy większą komorę. Co macie dalej? Przycisk włączający na zewnątrz, to co w aktorze podstawowym jest jako opcja, powiedzmy, tak? Tutaj jest już to w standardzie. Wskaźnik naładowania baterii. Tak. Tutaj też jest, to jest ten sam wskaźnik poziomu naładowania baterii, no ale przycisk na zewnątrz jest tutaj. Bateria jest tutaj w środku. Bateria jest o pojemności 10 Ah, natomiast jest większa, bo to jest o woltażu 11 V. Czyli to jest ta sama bateria, która jest stosowana w tym morskim surferze. Ona jest większa. W tej klapce nic nie ma. Tutaj już nie jest tak jak w aktorze, że tu jest jakiś element, jakiś włącznik i tak dalej. W tej klapce po prostu nie ma. To jest tylko klapka rewizyjna po to, żeby się dostać do baterii. Silnik. Daniel, weź pokaż z bliska tą łódkę jeszcze, bo tutaj weź i ci pokaż. No dobra, no idę. Pokaż z bliska. Jaka cena? Jakie ceny? Teraz dostępne będą w przedsprzedaży Aktor Plus Basic i Aktor Plus Sonar. I teraz powiedz o cenie. Tak, cena regularna dla Aktora Basic, myślę, że utrzyma się do końca tego roku, to jest 1799 zł. W przedsprzedaży mamy go za 1599 zł. A wersja Sonar jest za 3299, w przedsprzedaży mamy go za 2999. Chyba coś nie tak. Ale może ja się źle pamiętam. Nie, tak. No, dobrze. 3299. No i tutaj bardzo często się powtarzało pytanie. Plus w wersji GPS i Echo Sonda, czy tam jest SN3 czy SN2? No właśnie, już wam tłumaczę te SN2, SN3, na czym rzecz polega. Więc generalnie to są tylko dwie Echo Sonda, SN2 i SN3. One tam są na naklejkach zaznaczane SN22, SN23, SN32 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mamy tylko SN2 i SN3. SN2 co do zasady jest montowana w małych łódkach, czyli w aktorach i w tej chwili w aktorze Plus. Dlaczego? Ponieważ, a to Daniel, jak mi odda łódkę, to wam pokażę. I ona jest tylko dedykowana do mniejszych łódek z uwagi na stożek, na ten detektor, który jest na sekundę. Ja oddam. Na momencie. Na momencie. Tutaj chodzi o detektor, tak? Że nie, to jest stożek do echosondy. Chodzi o to, że ten stożek jest montowany pomiędzy płozami. Natomiast SN3 do tych większych łódek z większym ekranem jest montowana w płozie. Do aktora w płozie tutaj ten detektor nie ma jak go za... Czyli SN2. SN2 do małych łódek, SN3 do lidera i do fightera. I tutaj właśnie jest porównanie tej łódki do fightera. No to jeszcze chwila, bo opowiadajmy jeszcze moment, zaraz spróbujemy z tymi... Kiedy full wersja, czyli Echo Sonda Deep jest, no to grudzień. To już było wcześniej pytanie. Grudzień. Słuchajcie, jeszcze takie dodatkowe tematy. Mamy rączkę odpinaną w ten sposób. Po co ta rączka jest odpinana? Po pierwsze, że w komplecie dostajecie taki dekielek. Ten dekielek jest niezwykle przydatny w momencie, kiedy wywozicie PV-ki. Nie? Jak wywozicie PV-ki, to podczas deszczu ten dekielek jest szansa, że wam nie zamoknie. Znaczy, że PV-ka wam nie zamoknie, nie rozpuści się w międzyczasie i dojedzie bezpiecznie na wasze miejsce łowienia. Po drugie, żeby wyjąć przegrodę, tak? Ponieważ jest przegroda, która... Zapnę tą rączkę. Jest przegroda, która... Opa! Która dzieli klapy spustowe, tak? Jedną, drugą. Możecie sobie pomieszać tutaj towar trochę tu, trochę tu. Albo po prostu tą komorę wyciągnąć z... całkowicie z łódki. Ja spróbuję wyciągnąć. Chyba raz ją wyciągałem. O! Pytanie poszło. Jest, czyli można rozszerzyć wersję z Echo Sondą, dodając GPS-a? Do
echosondy dodając GPS-a, tak. I tak samo można, do GPS-a dodając echosondy. Musisz zrobić to serwis i tak na przykład. No tak, bo to się nie wiąże z tym, że nie wiąże się to z tym, że tylko wymieniamy jakiś element, tak jak w aktorze wymienialiśmy górną klapkę i to było bardzo proste, łatwe i przyjemne w tym w V2. W pierwszych wersjach. Ale były jakieś tam zakłócenia, tak? My co prawda w Polsce tutaj nie odczuliśmy tych zakłóceń, jakichś problemów większych nie było, natomiast gdzieś ktoś ze świata, może z jakiegoś dziwnego kraju, gdzie jest więcej, nie wiem, przewodów jakichś elektrycznych i tak dalej, zgłaszał taki problem, więc producent postanowił wyeliminować jakby płytę z klapy, a zainstalować ją gdzie indziej. Nie? Trzeba pokazać wielkość tej komory. Tak, obrysówki. Właśnie tej i tamtej w porównaniu. Duża różnica. Taka wielkość. Pokaż tam to. Dobrze wygląda też. Dobrze pokazujemy? O, coś mi się otworzyło. Dobra, pokażemy. Dobra, i teraz tak. Czyli będziemy teraz mieli wersję Basic i Sonar. Tak, Basic i Sonar. Później, no bo tak naprawdę brakuje tylko GPS-a, tak? Do pełni szczęścia brakuje tylko GPS-a, żeby mieć już wszystko. No 3 kilo wchodzi. Ładowcy to widać, nawet spójrzcie, no bo to tak w ten sposób ciach. Może byśmy sprawdzili, czy wchodzi faktycznie 3 kilo. Możemy. Tak, możemy, no. Sprawdzimy, czy 3 kilo wchodzi, ale to jak dokończymy opowiadać. Tak. Jeszcze konkurs będzie ten. Czyli zobaczcie różnicę, no jest jednak sporo, tak? Tej przestrzeni ładunkowej. Światła obrysowe też już są w standardzie. To, co w aktorze podstawowym było jako opcja, to tutaj macie już to też w standardzie. Czyli po dwóch stronach. I co? I uchwyt, ten zaczep hakowy, tak? Który. Pokazywałem właśnie, widzą. Tak, który służy do wywozu ewentualnie haka. Nie wiem, jak to wywieźć, jeszcze się nie zastanawiałem, jak z tego skorzystać, no w każdym razie jakiś tu sposób jest, tak? Czyli tu mamy taki czpień, który się chowa i zamyka. Ja też jeszcze z tego nie wywoziłem. Czy pilot plusa będzie taki sam jak w zwykłych aktorach? O, właśnie. Czekajcie, klapy wam od razu pokażemy, jak się otwierają, bo to są klapy mechaniczne na siłownikach, czyli możecie otworzyć sobie jedną albo dwie naraz, tak? I zamyka się też z pilot. O, mamy jakiś tam lekki. Tak, stoi, to się nie zamyka. No. Jest przystosowane. Albo. O, faktycznie, masz rację. Czyli możemy je otwierać pojedynczo, możemy je otwierać razem i zamykają też się siłownikami. O, teraz dwie otworzyłem na raz. Stryk. I zamykamy jedną i drugą. Mechanicznie dobrze mówię? Znaczy. Automatycznie. Guziczki. No nie, mechanicznie to ręką widzę. No właśnie, nie, no to elektrycznie. Elektrycznie. Elektrycznie, nie? Czyli obrysówki, przycisk włączający, to czego wam brakowało. Tutaj światełko z przodu jest dalej to samo. Stryk. Ono świeci na wodę, nie do dołu. Światła, dwie diody z tyłu, dalej z kierunkowskazami. Czekajcie, puścimy go w tryb tego autopłynięcia na wprost. O. Po przytrzymaniu 5 sekund do przodu łódka sobie płynie na wprost. No i wiadomo, kierunkowskazy lewo, prawo, to co było dotychczas w aktorze. W każdej chwili można przerwać operację joystickiem do tyłu. No okej, słuchajcie, no to... Pilot, tak? Pilot, pokażcie pilota. Dobra. Pilot w wersji podstawowej jest dalej taki sam jak w aktorze, tylko że mamy nowość, tak? Bo mamy wreszcie do wersji sonar, bo w przypadku aktora zwykłego do wersji sonar dostawaliście trójnóg w komplecie, na którym instalowaliście ekran echosondy. Tutaj mamy już zainstalowany taki uchwycik i to jest też fajna, mega wygoda. Kolejne ulepszenie. Jak już tu o diperze rozmawiamy, Damian. Mogę czy monitor echo jest wystarczający? Bardzo dobrze, że on jest taki sam ten pilot, bo on jest naprawdę wygodny, bo jest mały i poręczny. Wkręcimy antenkę już, żeby to pokazać całkowicie, jak wygląda. To ja ruszę. Włączymy nawet, nie? A ja, trzeba pokazać. Też jestem ciekawy. I zobaczcie, i to jest pokaż cały, bliska, Danielu. To jest całe wasze centrum sterowania łódką. Boatman Aktor plus Sonar. No. Jest, wleciał.
A trochę dalej, Daniel, żeby tego pilota było widać. O. A do nas. Żeby bardziej pilota, bo tylko... O. Strzyk, czyli dalej jedna ręka obsługuje wszystko. Daniel zapala światełko. Ale tu mam dla Was, z kolei, jeśli już jesteśmy przy tym pilocie, to w wersji GPS już nie będzie jednej ręki. Czyli nie będzie to ten pilot, który był dotychczas stosowany w tym aktorku, tylko będzie pilot, który jest do fightera. Nie mamy tu ani fightera, ani lidera, ale mamy za to na tym pudełku... Narysowane. Tak, zdjęcie tego pilota, do który pro będzie już jest do Pro i do GPS-a. Tak, czyli już mamy dwuręczną konsolę. Szkoda, że nie wzięliśmy, kurczę, takiego pilota, że nie wziąłem. To w każdym razie to jest dla tych, którzy, no bo niektórzy nie wyobrażali sobie, jak to jest z tą jedną ręką, jak to łódka, że nie dwie ręce sterują, że się nie trzyma tej aparatury i tak dalej. Dla mnie lepiej jedną ręką, no ale słuchajcie, w tych trybach GPS to jest i tak, ten pilot wisi sobie, powiedzmy, że na szyi, na smyczy, naciskamy jeden przycisk, one i tak same płyną, więc... Filmowiec. I wersje kolorystyczne później też będą, tak? Czyli camo i carbon też będą dla aktora plus potem. Okej, okay, ja chciałem coś zapytać, ale oczywiście zapomniałem, tutaj mi coś śmignęło. Cena, jeszcze raz, standardowa cena, teraz jest przedsprzedaż 1599 zł. W standardzie będzie 1799, ale później czyli... może dojść do 1899. Dlaczego? Bo niestety w okolicy grudzień, styczeń są piki, jeśli chodzi o frachty, tak? Czyli wtedy frachty morskie sięgają no, po prostu zenitu i niestety to się na cenie też odbija. Czyli za 1799 tutaj po przedsprzedaży mamy światełka obrysowe, łódkę 3 kilo, włącznik na zewnątrz. Światło obrysowe, zaczep do wywozu haka, tak? Mhm. Za waszego zestawu. Nie, no to jest bardzo atrakcyjna cena. No dobra. Aiho Sonda 3299, na przedsprzedaży 2999, później wersje GPS i Pro, jeszcze ceny dokładnie. Czyli jak ktoś sobie z Aiho Sondą kupi, to GPS-a możecie potem domontować. Tak, tylko że to z GPS-em to jest tak, bo to nie jest samomontaż GPS-a, tak? Bo to jest jej już inny pilot i coś w środku jest innego i tak dalej. Także będzie opcja, rozmawiałem z producentem, będzie opcja zamiany jakby, no bo to, ja mówię zamianę, bo tam trzeba coś zamienić w środku, tak? Czyli krótko mówiąc upgrade'u. Do i ile taki GPS może kosztować? Do tych łódek kosztuje 1000 zł, tak? No w tej chwili plus 100 zł montaż, jeśli chodzi o te wersje MK4, bo w poprzednich wersjach sami sobie wymienialiście, wysłaliśmy Wam tylko klapkę pilota, cztery wtyczki przepinaliście, parowanie i koniec, tak? No tutaj stówka jest za montaż już z wysyłką w drugą stronę, więc liczę, że drożej tutaj nie powinno być, tak? Okej, okay, czyli jeżeli teraz ktoś kupi za 2999 Sonara, to później dołoży sobie... GPS-a to tak. 3999. To zmieścicie się w full wersję plusa 3-kilogramową łódkę w 3999. Tak, jeżeli kupicie na przedsprzedaży. Na przedsprzedaży nie doliczyłeś tak. montażu. A, czyli 4199. No, i tak szacujemy, że ta cena mniej więcej tej wersji Pro będzie się później około 4300. No bo to jest właśnie częste pytanie. Ile będzie full kosztować? Maksymalnie do 4,5, ale myślę, że trochę mniej. Okej. Okay. No bo to naturalnie z kalkulacji wynika, że te wszystkie aktory są po prostu, te plusy są droższe około 700-800 zł od zwykłego aktora, czyli Basic jest droższy 700 zł, później jest Sonar, GPS i tak dalej, więc to mniej więcej tak się powinno w tym zakresie cenowym. Przypomnij, że w każdej łódce z Sonarem trzeba zdjąć folię, bo dużo ludzi o tym zapomina. Ale nie na każdej też jest folia. Okay. Nie na każdej też, ja wiem o czym mówicie, ale to... Tak, wielu z Was miało taką przypadłość, że tutaj na tym stożku po prostu fabrycznie była folia, nie mogliśmy dojść o co chodzi, no w tej chwili już mniej więcej wiemy, jeżeli jest czas i łódka jest przed wysyłką sprawdzana, to wtedy my te folie zdejmujemy, jeżeli zadzwonicie do nas już później z takim problemem, 99% odpowiedzi jest, że trzeba tą folię zdejmować, ale uważajcie, bo to jest tak, że ta folia jeżeli jest, to zdejmujecie ją tylko z całego tego elementu i to jest ta folia, tak? Natomiast jeżeli widzicie jakąś inną tu na tym czarnym elemencie, czy czujecie, że to jest trochę pogrubione, nie ściągajcie nic, bo to już jest niestety element wyposażenia, który może później stać się, no, będzie defektem, tak? Przy zakupie wersji Basic teraz... Ojej, czekaj, nie tutaj. Czyli rozszerzając wersję Echo,
aktualnie dostępną, po rozszerzeniu o GPS-a dostajemy już nowy pilot. Jako fightera. Tak. Takiego fightera, bo innego wyjścia nie będzie. Tak. No tutaj ktoś pytał o tą wersję basic, że będzie mógł sobie rozbudować. No, to już takie kalkulacje, nie chcielibyśmy teraz tak, bo ile by było, jakby ktoś kupił teraz tego basica, a potem dołożył GPS. Zawsze wyjdzie drożej. No tak to jest skalkulowane, słuchajcie. No, tak jak tylko system na tej przedsprzedaży wyjdzie podobnie. Tak, no to jest tak jak system ratalny. No, gdzieś musi być dla nas tanie, jeżeli kupujecie to wszystko w komplecie na raz, no jest raz zmontowane, nie ma trzy razy tej pracy, tak? Czyli trzy razy otworzenia tego, trzy razy zamykania i tak dalej. Wszystko jest w jednym. A przytrzymaj to. No dobra. Słuchajcie, konkurs, bo konkurs musimy przeprowadzić, bo obiecaliśmy. Przytrzymaj. Munchbajca często pytacie dostawy. Ja mogę do toalety w tym czasie, jak jesteście na tym. Już? Jesteś nieaktywny. Słuchajcie, Munchbajc na półkach jest, możecie w sklepie internetowym kupić, w sklepie stacjonarnym też jest. Są pewne braki, nie wszystko jest dostępne, dostawy dochodzą. Teraz w piątek będzie następna dostawa, także będzie też więcej towaru. Może w poniedziałek się pojawią Stany. I teraz pytanie konkursowe. Poprosimy o start administratora. Danielu, już zostaw tę łódkę w konkurs teraz. Poczekamy, żeby start napisali. Do wygrania worek 5 kg, czyli fajna nagroda, bo 200. O, start konkursu. Kto odpowie prawidłowo, albo będzie najbliżej i będzie pierwszy, ten wygrywa. Pytanie konkursowe. Pepe Daniela z Dary Zwód. Bardzo tego chciał, więc trzeba było mu taką przyjemność zrobić. Chciałem popatrzeć, jak piszą wagi 25 kg, 27. Więc kto pierwszy trafi, PB, największego karpia, jakiego złowił Daniel w swojej niedługiej karierze karpiowej. Danielu, ile masz lat? 19. Daniel ma 19 lat, także strzelajcie, kto pierwszy trafi i będzie odpowiedź prawidłowo, albo będzie najbliżej, wygrywa. Taki szybki konkurs, 5 kilo munchbajca do wygrania, także myślę, że atrakcyjna nagroda bardzo. Ty sprawdzasz odpowiedzi teraz? Dobrze. I dostawy munchbajca już jutro powinny się pojawić, może w poniedziałek. Słuchajcie, póki za chwilę jeszcze wrócimy do łódek pewnie, parę pytań odpowiemy, wy tu w tym czasie strzelajcie. Kryston, bardziej się tej firmie jeszcze przyjrzymy, być może jak Robert wróci, ale chciałem wam szybko pokazać. Dotarły do nas takie żyłki, tutaj mamy akurat przygotowane 4 modele. Ja nie za bardzo jeszcze tą firmę, znaczy firmę znam, kojarzę od wielu lat, to jest firma, wywodzi się z Anglii, produkty są z tego co ja wiem robione chyba w Niemczech, jeżeli chodzi o żyłkę, tak mi się kojarzy to. Jeżeli wy wiecie coś więcej na temat tych produktów, napiszcie nam. Na pewno bardzo chwalone przez nawet na portalu karpiarzy.pl i podpytywałem się tutaj naszych karpiarzy. Najbardziej mi się ta żółta spodobała, więc pokażemy tą żółtą. Słuchajcie, są dwie żyłki tutaj pokryte fluorokarbonem i naprawdę to czuć pod palcami. Zobaczcie. O, się rozwinę trochę. Jakby to Robert powiedział, jak drut, tak? Pokaż z bliska ten produkt. Jak Robert przyjedzie, to wiesz, będzie mówił. Dobra żółta. Dobra, dwie są pokryte fluorokarbonem, dwie nie. I zauważyłem, że te pokryte fluorokarbonem, szczególnie ta żółta, co właśnie teraz Daniel trzyma, w ogóle się nie rozciąga. Ja nie, naprawdę... Nie, to delikatnie się rozciąga. No to bardzo delikatnie, bo... Może na większym karpiu. Może na większym karpiu. Ja cię schowam, żeby się nie pomyliło mi tu. I słuchajcie, te żyłki kosztują 99 zł za 1000 metrów, 109 zł za 1000 metrów. Także możecie na stronie naszej przejrzeć te produkty. O, jeżeli Damian tu napisał, ale dobra, to nie. Są też fluorokarbony do zestawów, plecioneczki. O, zobacz. Powiedz, Łukaszu, rozciąga się dużo czy mało? A jak to się sprawdza? No tak po prostu. To jak plecionka jest, to jest plecionka? To jest żyłka. To się nic nie rozciąga. No, mówię, w ogóle się nie rozciąga, nie? No, szkurde. Takiej żyłki ja nie widziałem, ale czekam na opinię naszego tu guru od karpiarstwa. Czekamy, Robert, na ciebie. Czekamy na ciebie. Dokładnie, żyłki dopiero co przyszły. No oczywiście są
produkty przyponowe, plecionki przyponowe, plecionki w otulinie, z rdzeniem letkory, z rdzeniem plecionki. Także możecie przejrzeć na naszej stronie jak najbardziej. Konkurs jeszcze chwilę trwa. Jeszcze chwilkę postrzelajcie. Ostatni raz, jeszcze ostatnie parę strzałów. Jakie jest PB Daniela, największego karpia, jakiego złowił w swojej 19-letniej karierze? Teraz pobiłeś Daniel na Miłoszewie? Nie. To jeszcze z Wygonina. A, z Wygonina. Okej. Okay. Także strzelajcie ostatnie parę strzałów i konkurs kończymy. Także poprosimy o koniec konkursu. Oczywiście powiemy, jaka jest prawidłowa odpowiedź, a wyniki, kto wygrał, podamy w niedzielę w zakładce społeczną. Daniel ma dwa konkursy do rozstrzygnięcia, wczorajszy i dzisiejszy. No. No. A jakiś... Ja to będę rozstrzygał. No. Pracę. No, sorry cię. Takie życie. Piotr Dankiewicz napisał, że 33 kilo. Nie, troszeczkę mniej. Troszeczkę. Pół kilo mniej. Nie mów tak, bo... Nie. Nie, to była podpucha. No dobra, poproszę koniec konkursu. Już kończył, bo te wagi 8 kilo mnie denerwują. Te wagi. Każdy ma kiedyś. To trzeba uważać, co tu się wącha. No, tak? Są niespodzianki? Mieliśmy taką historię, ale to już pewnie opowiadałem. O, koniec konkursu, dobra. Do kiedy będzie ta przedsprzedaż? Pytanie. Do 5 października chyba jest ustawiona? Do 5 października przedsprzedaż. Do 10 października ktoś pisze. Nie, do 5. 5-10, zobaczcie dobrze na stronie. A, na stronie jest podane, tak? Jaka jeszcze przypomnę znaczy, lub stronę do, swoją. Karp.pl. Lub do wyprzedania zapasów tak jest naprawdę, no bo wiemy jaka ilość idzie i no jeżeli szybciej ją kupicie, to niestety będziemy musieli zatrzymać, tak? Ale sprzedają się dobrze. O, tak mogę powiedzieć, że sprzedają się dobrze od wczoraj. Kiedyś a propos wąchania stały takie flawory, czyli takie z czego kulki robisz, zapachy i też pan sobie tak wąchał, taki nie karpiasz, tylko... Wywieźli go? Odbiło mu się. Najpierw truskaweczka, potem waniliwia, potem jakieś wymiociny, wiadomo czego. Poleciało. Więc zdarza się tak, trzeba uważać. No dobra, Danielu, chwal się swoje PB. Jak myślisz? Ja myślę, że 19 lat masz, to jest 19500. A ty jak myślisz? 25. 23380. 23380. No to pięknie. Nie wiem, czy ktoś trafił, ale jak na 19 lat to PB... Nieźle, nieźle. Kariera teraz narzeczoną zależy. Ale czy to takie bardzo ważne? Nie, to ważne. Ważne jest to, że się miło spędza czas na dworze. Dokładnie, bo... Ważne, że narzeczona lubi na ryby. To jest tak, słuchajcie, sprzedałem litera na Śląsk, gdzieś tam klientowi i pochwaliłem mu się wynikiem mojego syna. Popychaliśmy na Tuszynek na zaproszenie właśnie Rafała Gintera. I syn mój, ten starszy, złapał o 4 nad ranem pierwszej nocy 24900, tak. No i tak naprawdę teraz długo szukać czegoś więcej. A facet opowiedział mi swoją historię, mówi tak. Wyobraź sobie, bo ją się chwalą, mówi tak, wyobraź sobie, że ja miałem gorszy przypadek. Kolega mnie zabrał pierwszy raz w życiu na ryby. Dał mi wędkę, czy pożyczył 20 lat temu, czy 25. Mówi, strzeliłem karpia 28. Mówi, i do tej pory, przez te wszystkie lata, próbuję pobić PB. Za szybko. Za szybko, ale no dobrze, że próbuję, tak, że się nie zniechęcił. Ale ciekawe, jaki gór miał kolega. Nie? No ale to tak jest. To tak, czy ty masz włączony mikrofon z powrotem? Tak. Włączyłeś sobie. Tak, słychać mnie? Dobrze. Nie, tak pytam tylko, czy halo. Pamiętałeś. Tu ja grafię, tu ja grafię. Okej. Okay. Czy dużo jeszcze sztuk mamy na przedsprzedaży? To dużo chyba jest. Nie zdradzamy. Około okay. Jednej. Słuchajcie, Fishoholics, pozdrawiamy Fishoholics. Jeszcze są, sonarów jest mniej, tak? Basiców, no bo basic zawsze najbardziej popularny, tego jest więcej. Nie, ale naprawdę fajnie to uderzy. Sypiemy? A właśnie, dawaj jakieś 3 kilo tam peletu czy czegoś tam. Ale czego byś no kulek, dawał? No wsypiemy 3 kilo. Zobaczymy, no, bo trzeba... Jakieś wiatro podspódnie, no, żeby to nie na... No, łatwy konkurs, no łatwy. No nie wiem, czy każdy tak śledzi poczynania karpiowe. Dobrze, wsypiemy 3 kilo, zobaczymy, czy ładnie wejdzie nam tutaj 3 kg towaru.
ta tamtej wchodzi półtora, tak? Do półtora. Dwóch komór. No, no. Wszystko w zależności też od frakcji, tak, tej kulki. Wiadomo, że im większy, tym no, relatywnie będzie no tak tego mniej. Mniej więcej, ale... zobaczymy, no to też nie wiesz. Mhm. Czy Danielu wywozisz na, albo ty Łukasz, wywozisz 3 kilo na zestaw? Nie. Ile się wywozi? Nie wiem, nie mam tak miarki, ale łopatkę, dwie może. Znaczy aktora, jak na pierwszy raz to tego aktora sypę po brzegi, nie? Na raz, później sobie tam dowożę. No to więcej chyba mi się wydaje, że tutaj ma szczęście znaczenie, wytypowanie też mi tej miejscówki. Niż... Daniel pelety, bo przynosił. Mamy. TCT. Nie wiem, czy dobrze policzyłem. Tu jest pół kilo. No, dobra, czekaj. Sztukę. Wsypujemy. Mieszacie to? No, wymieszamy, to będzie... O, kto przyjdzie w piątek, to ma miksa. Podzielimy to na dwie miks. Osoby. Pierwsze dwie osoby, które przyjdą, to dostaną pelet. Mamy pół kilo. Miksa, co przez Bultmana no, przeleciał. Pół kilo. Nie bić rączki. Nie, to ananas. Nie, to czosnek. Pokaż? Nie, to czosnek, nie ma. Ale taki w miarę naturalny. Frakcja jest duża, nie? No duża, duża frakcja, bo to 18 są. Ile mamy? Półtorej, tak? Tak. Pół trzeba powiedzieć, że... Prawie, czekaj, tą rączkę może... Odepnij. Odepnę. Upychaj. Nie, nic tu nie będziemy upychać. Dawaj, Danielu. Czwarte, tak? Czekaj, ile masz ty, Daniel? Ja mam cztery. Cztery, no. Czyli mamy dwa kilo. Dwa kilo. No, lecimy dalej. Jeśli by nie zatonęła, to... O której otwarcie? O 10. Dobra. Wejdzie. 2,5. Wejdzie. Możesz. Jedna wypadła, 3, 4, 5 wypadło, trzeba je poukładać. To weszło. Elegancko. A teraz musimy wam pogadać, jak to wygląda. Weź kamerą od góry. Zapinamy rączkę. Na bogato. To Robert. Albo, tak albo grubo, albo wcale. Nie? To Robert. I to mamy 3 kilo. Zdjęcie zrobiłem, to te kolory to naprawdę robią wrażenie tych trotkowych. Zmieściło się 3 kilo, zmieściło. TCT. No zmieściło się. Wiadomo, że nikt chyba tak nie sypie, bo to... No wiadomo, o to teraz waży, co? A ile w ogóle łódka sama waży? 2,5 kilo? 2,5 kilo, a aktor? To jest plus? Półtora, jest... półtora? Półtora. Do dwóch, nie, 1,8, a to 2,5. No to jest tak, 3 nie będzie Titanika. Zapakowałem go do zdjęć. Mam takie zdjęcia, że na internecie pewnie na troce też są. Nie wiem, czy braliście ode mnie zdjęcia te takie z towarem. To dopakowałem. No i jest tak potąd ma, nie? Mniej więcej to tak to jak dobrze. Teraz dopakowaliśmy, więc jest potąd. Nie. I płynie, nie? Nie widziałem żadnych tam, żeby gdzieś tu coś go... Szoł ma tu wysoką taką tą burtę. Pytanko, czy wszystkie łódki Boatman mają takiej samej pojemności baterie? Chodzi mi o podstawowe wersje, na przykład GPS i Echo. Nie. No to wytłumacz. Już mówię. Wersja podstawowa łodzi ma 5-amperogodzinową baterię. No z uwagi na brak wyposażenia. I ona też pływa 2,5 godziny. Dlatego rozmawialiśmy jakiś czas chwilę temu, że polecam wam dokupić sobie 10 i wtedy macie 5 godzin swobodnego pływania w wersji podstawowej. Później GPS według producenta Sonar i Pro mają baterię już 10 i według producenta też pływają 2,5 godziny. Natomiast wiemy, że GPS najdłużej trzyma baterię, dlatego że tutaj wiecie, gdy płyniecie na tych autofunkcjach pilota, to ona sobie już tak dobiera, zarządza sobie tym prądem, że będzie dużo, dużo dłużej pływała. Moim zdaniem 3-3,5 godziny nawet. Sonar jest prądożerny, tak? No bo stożek cyka cały czas, przekazuje sygnał do ekranu, więc on pobiera, więc dla wersji Sonar Pro to jest relatywnie tam około 3 godzin dla Sonara i 2,5 dla Pro. Okej. Okay. I to się tak faktycznie sprawdza, bo jak jeździmy na 6 wędek, na 170 metrów, jak tam jeździmy sobie na takie małe łowisko, wściekłe karpie jak biorą, to co 48 godzin ładujemy łódkę, nie? Ja to męcę tyle, ile tu się mieści. No tak. No później już, a później już same zestawy tylko, nie? Ja to pieniądze. Tam trotkowy towar niedrogi. To tak, no. Można pakować. To mi to wystarczające jest tyle. Tu się sypnie suchych kulek, tu się... Ale zaje. Fajne, zobacz, to takie kurcze. Czemu ja takich, czemu ja takich jeszcze nie mam? Kupują. No. Takie resztki wyjąłem tam z oryginału. No ładne, fajne. No dobrze, słuchajcie. Wysypujemy to? No, to przesypiemy gdzieś do jakiejś siatki. No nie, tu na dole może pstrygi. No, idzie się roz... Nie, a nie ma... Daj wiadro jakieś. Albo koszyk, o daj koszyk.
sklepowy. Ja tak, tylko koszyk. Przyjdę o 6 i będę zbierał. Dawaj w koszyk sklepowy. Prawą ręką. Można wziąć na przedsprzedaży na raty? Chyba można, można. Tak. Czekaj. Tryk, tak ją wsadzimy. Jedna. O, pomału widzicie. Cyk. Druga. Czyli takie nęcenie dywanowe powiem. Poszła. Poszła. Przegroda jest wymontowana. Ostatnio musieliśmy koszyk popchnąć. O kurczę, cały koszyk peletu. O, jak wspaniale. Brudka brudna, sklep brudny. Jedziemy do domu. Czego my nie zrobimy dla klienta? Dobra, jadę do domu. Bo tu kolejkę, którą będziesz miał potem pelet. No dobra, słuchajcie. Co, w reklamówkach na wagę, czy jak? Dobrze, słuchajcie, czyli mamy omówioną łódkę plus, czyli bardzo, ja się bardzo cieszę, że ta rodzina aktorów jest teraz rozszerzona, mamy wersję mniejszą. Mamy wersję. Brat starszy, brat, upasiony. Tak. Mamy wersję mniejszą, 1,5 kilo, mamy większą, 3 kilo, gdzie mamy już w komplecie światełka, na zewnątrz guzik. Tak, no i za to płacimy te 6-7 stów więcej, za to, że możemy więcej zabrać towaru. Mamy obrysowe te światełka, tak jest, guzik na zewnątrz. Większą pojemność. Ale dalej, ja powiem szczerze, bardzo mi się ta łódka podoba, ale wydaje mi się, że dalej. Ja też gdzieś jestem w tym zakochany. No, same te gabaryty, jeszcze ta waga. Taki miły, słodki, ale robi roboty, kurczę. No, tak naprawdę zrobi to, to samo, co i te wszystkie większe łódki. I zobaczymy. Czasami Zasiek straci do siedzenia, cię tęskni. No. Mówię, o Boże, złap ten Zasiek. No dobra, słuchaj, jeszcze obiecałem takie pytania klientów. Czy na pewno nic się, często jest takie, że ktoś chce kupić aktora i czy się psują? Znaczy, tak jak powtarzam, jest serwis, tak? No bo to, co ja to, no nie mogę powiedzieć, że nie ma serwisu, nie wraca i tak dalej. Dzieją się takie rzeczy. Dalej oceniam to na, według liczenia na 1%, bo to tak mniej więcej widzimy po tym, co wraca. Co się psuje? Powiem wam, co jest najmocniejsze w aktorze, bo to pewnie was najbardziej interesuje. Najmocniejsze są silniki. Na ilość sprzedanych, nie powiem jaką, ale całkiem pokaźną w tym roku, w tym sezonie, gdzie mamy cyfrę z przodu i 3-0, albo już nie 0 nawet, to jeden silnik wymieniliśmy. Tak? Znaczy wymieniamy je parami zawsze, bo tak trzeba robić, że wiadomo, że jeden jest bardziej przepracowany, są w tym samym czasie zaczynały, więc wymieniamy je parami. To mieliśmy jeden taki przypadek tylko, gdzie wymieniliśmy silniki, więc to jest to, o co najczęściej pytacie. Silniki są twarde i wszystko jest ok. Obawiałem się, że po jakimś czasie użytkowania, bo ja też jakby swoją łódkę testuję, mówię, gdzieś tam może coś będzie rdzewiało, może coś będzie trzeszczało, brzęczało. No nie, wszystko jest ok, wszystko jest sprawne, dalej to działa. Z racji konstrukcji tej łódki, no to co tu się nam może zepsuć, tak? No to mamy tak, jedno serwo, które jest z tyłu, drugie serwo, które odpowiada za to, no i w tych wersjach prostych to jest wszystko, tak? Płyta echosonda nie lubi wilgoci, więc pamiętajcie o tym, co mówiłem jakiś czas temu, że nasłonecznienie oraz nocki z rosą nie są mile widziane dla tych łódek i płyta echosondy jest czuła, wrażliwa na wilgoć, więc tu też mieliśmy parę przypadków, że to wróciło. Czasami zdarza się tylnie serwo, czasami się zdarza to serwo do wymiany i więcej na dobrą sprawę nie ma. Kilka pilotów, bo było na przykład, że jakiś przycisk nie działał, światełko w jednym nie działało, się okazało, że jest rozpięta światełko. No bo co tu więcej może się zepsuć? To jest tak prosta konstrukcja, że nie wiem, może zrobimy kiedyś taki film od nas z serwisu, po prostu jak rozbierzemy tą łódkę, zobaczycie, co jest w środku. No tam, kurczę, naprawdę 5 kabli, jedna płyta i to cała filozofia tej łódki, tak? Dokładnie. No nawet fajnie, bo niektórzy klienci, powiem wam, dzwonią. O, pytanie masz podchwytliwe jakieś chyba. Dzwonię. Czy przychodziły łódki do serwisu po oleju rybnym? Nie wiem, czy to... Ale chodzi o... O dipie? Nie, ale w sensie, że śmierdziały, czy... Nie wiem. Kamil, czy mógłbyś doprecyzować, czy przychodziły łódki do serwisu po oleju rybnym? Przychodzą... Może kolega jakiś tutaj z czata wysłał ci taką łódkę i...
Znaczy, no przychodzą zapachowe, różnie. Ja tu mówiłem, że i tam dużo tych ziarenek, różnych rzeczy się napisał tak. Tak, deep. Deep. No co, no tak, przychodziły. Zadipowane. Przychodziły. Myślałem, że jeśli chodzi o to, czy jak olejem rybnym zalejesz, to się coś dzieje z obudową, tak? Tak, przychodziły zapachowe. Tylko rozpuszczalnika nie wlewajcie. No. No dobrze, to słuchajcie, no. Najczęstsze pytanie, jak ktoś dzwoni nas zapytać o łódkę, to jest, czy się psują. No, dla nas się nie psują, nie miałem sytuacji. Łukasz pewnie więcej niech, tych łódek niech was głowa, przedał, niech więc... was głowa nie boli, nie musicie się o to martwić, jest serwis, tak? Słuchajcie, zdarzy się, jeżeli nowa łódka pojedzie do was, bo też się zdarzy, no, w sezonie, szczególnie w sezonie, może teraz w okresie jesienno-zimowym jest więcej czasu, żeby robić coś takiego jak taki check test, chociaż mamy, no, mamy certyfikat QC na każdej łódce, że były testowane, tak, wyrywkowo. Natomiast no, jak zdarzy się, że coś jest nie tak, dzwońcie od razu do nas, kontaktujcie się z nami. Możecie pytać na forach, też gdzieś tam jesteśmy obecni na tych forach, więc odpowiadamy. No i coś, ściągamy wtedy pacjenta. I a jeszcze takie zapytam szybkie pytanie, jak do czata. Odpiszcie nam plus, czy pierwsza wersja, czy, tak. aktor zwykły, czy aktor plus. Napiszcie, które byście wybrali, czy za 1099 zł, czy za 1799, już właśnie z tymi obrysowymi światłami, guzikiem. Z większą pojemnością. Tak. Ciekaw jestem, kilka głosów, jak tutaj napiszecie, to zawsze dla nas... Pamiętajcie o tym wyposażeniu, że to jest mega. Tak, jak ktoś jest za plusem, rzecz, to pisze plus, jak ktoś jest za aktorem, to bez plusa to aktor po tak, prostu. Czyli mamy pokrywkę na PV-ki, rewelacyjna rzecz właśnie podczas pływania w deszczu. No już przegrody. Pierwsze strzały są. Plus, aktor, plus, zdecydowanie aktor, plus. Plus i minus, plus. Czyli ta różnica 600 zł za to, co tutaj dostajemy, czyli 3 kilo więcej, aż 1,5 kilo więcej. I ten to na razie wygląda niestraszne. Ktoś napisał aktor. Łukasz, Artur miał wybór, wybrał aktora zamiast plusa, bo sobie kompaktor. A to Piotrek, tak? Pisze? Tak, Piotrek. Pierwsza wersja aktora. Ale plus wiesz, Artur nie chciał czekać. Wypaśnie. Artur chciał z młodym teraz jeszcze póki jesień, że ten, ale no, jak ty już będziesz miał swojego plusa, co ci obiecałem, to pewnie Artur też będzie chciał mieć plusa. Dobra, czekamy jeszcze parę strzałów. Jestem ciekaw, bo to ja na przykład, mi się wydaje, że dalej zwykła. Nie wiem, bo tak, tym wiele razy byłem już na rybach, tak? Wiele razy pływałem. Z tym jeszcze nie. Ale Anglicy przetestowali to mocno. Anglicy tak, czekali na to, przetestowali, wiem, że bardzo dużo już się sprzedało w Anglii tych łódek. No i tam Anglicy, tam Polacy. Znaczy, tam jest trochę inne też podejście, jeśli chodzi o... Tak, inne łowiska mają też to. Tak, ale jeśli inne podejście może to, jeśli chodzi o przywiązanie do sprzętu, tak? No bo u nas to wiesz, masz jedną wędkę 40 lat, jedną łódkę, tak jak, no tak, ale to tak jest, Daniel, dzwoni często klient, czy to jest już takie dobre, że ja to już będę miał tak długo, nie? Znaczy, on w ogóle nie dopuszcza do siebie nigdy możliwości, że to wymieni, tak, no szczególnie jeśli chodzi o pierwszą łódkę, czyli kupuje, przywiązuje się, robi sobie swoje naklejki, swoją kustomizację i on nie przewiduje nigdy już wymiany, bo ona spełnia jego oczekiwania, Anglii tak? Anglii kupuje, rzuci, sprzeda, nie wiem, da koledze, babci, cioci i za chwilę kupuje nową, bo jest nowość, tak? On musi mieć najnowszą. Ale z tego, co widzę, to u nas wcale nie jest inaczej, bo no zobaczcie, chociażby po tych odpowiedziach, że no, jest plus, plus, plus. No po odpowiedziach raczej tutaj już chyba nikt więcej nie idzie strzelał, bo to co, Krzysztofa pozdrawiamy, ci, co chcieli strzelić, to pewnie już strzelili. No jeszcze jakieś są. W leasing na wynajem. Jaki okres gwarancji na łódki? 24 miesiące kadłub, 12 elektronika, 6 akumulatory, tak. Aha, to właśnie to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7 do 3 gdzieś. No właśnie, widzisz, czyli jednak też Polska czeka na te nowości. Zresztą było mnóstwo przecieków, tak? Bo już tych pytań od klientów mieliśmy wcześniej dużo, gdzie Anglia już tam od około 2-3 miesięcy wcześniej jakby publikowała, oni dostali tydzień temu dostawę. Na przedsprzedaży bardzo dużą sprzedaż zrobili i w tej chwili też się sprzedają cały czas. I takie przecieki co jakiś czas, a to z holenderskiej strony, a to z angielskiej strony. Jakby no jest różnica 600 zł, dla nas 600 zł jednak jest więcej niż dla Anglika. Relatywnie tak, patrząc w stosunku do zarobków, tak jest. No dobrze, słuchaj, Łukasz, powiedz mi, czy powiedziałeś wszystko, co chciałeś na temat
Wydaje mi się, że tak. No, głównie wasze pytania nam tutaj pomogły, bo... Pokaż, Danielu, jeszcze raz. Dla nas łódki chleb powszedni, koniecznie. Więc pewnie byśmy ją wyjęli i... To jakieś takie specjalne to donoszenie? Nie wiem. Trzymaj. Pewnie chyba nie przeciągnięte. Weź jeszcze. Raz, pokażę. Jeszcze raz z bliska pokażemy łódeczkę. Tak. To jest taka wersja robocza już. To może coś być, Daniel, z tym. Ty dobrze mówisz. To jakby... No to ścierki, tak. No tak to trochę wygląda. Ale na smyczy jest logo, w tych nie było. A teraz już na tych smyczkach mamy logo Boatmana. Nie wiem, się wydaje, że to jest po prostu, że... Dłuższy, krótszy, co? No, chyba. I dwa masz zaczepy, żeby ci jak jeden... Pyka. Kumasz? No. Nie wiem. Pokazałeś z bliska? Czyli tak, większa pojemność, światło obrysowe, przycisk włączający, sama łódka większa, dwie klapy spustowe, 3 kg ładowności, klapy otwierane osobno lub razem, uchwyt hakowy z tyłu, dalej światła z kierunkowskazami, czyli kontynuacja jakby kultowego modelu Aktor w jego większym wydaniu dla wszystkich, którzy chcą trochę więcej wywozić. Zasięg dalej ten sam, jeśli chodzi o aparaturę, zasięg łódki, zasięg echosondy. To się nie zmienia. Jeszcze są pytania. A, co w komplecie? Poczekaj, bo to mieliśmy. O, właśnie. Patrz. No, tu macie trochę bardziej rozbudowany komplet w stosunku do poprzedniego aktora, tak? Przede wszystkim osłonki na silniki. To było niedostępne w tej wersji jako gratis w komplecie, to można było dokupować. Więc takie osłonki są, z doświadczenia wam mówię, od razu spowolniają łódkę. Każdą. Tu jest kluczyk chyba do wymiany turbinek i imbus. Czy się coś łamie w tym, tak? W śrubie, tak? Tak, w śrubie to musisz wymienić całą śrubę. Dalej, uwaga, w komplecie macie, to też będzie ciekawostka, dwa kable w przypadku, gdy jest wersja na tak jak tutaj sonar, czyli do ładowania i sonara i pilota. I uwaga, tego nie było dotychczas w aktorach. Macie konektor, dzięki któremu robicie z łódki powerbank. Czyli wpinamy się do tej baterii, która jest tutaj i ładujemy za jej pośrednictwem bądź waszego smartfona, bądź echosondę, bądź pilota. Ten konektor był dostępny jako dodatkowa opcja, kosztował 49 zł. W tej chwili jest już w zestawie, więc to same plusy tego plusa. Prawda, bo płacimy 600 zł więcej, ale mamy ile gadżetów, które nam się... Dokładnie, ale gadżetu nie ma takiego do sprawdzenia, ale chyba to nie jest tak, że on tu wypadł stąd. Nie ma zapasowych śmigieł turbina, a w poprzednich wersjach były. Czyli mamy konektor, a nie ma zapasowych turbinek i pewnie za to trzeba będzie zapłacić. Okej. Okay. Słuchaj, pytanie jeszcze. Proszę. Czy było pokazywane montowanie i demontowanie przegrody w środku? No już, pokazujemy. Podaj kamerkę, żeby było z bliska. Opa. Czyli tak, rozpinamy rączkę, paseczek. I teraz w tą stronę? Nie, chyba w drugą. Nie, chyba dobrze, chyba dobrze, chyba dobrze. Nie, albo odwrotnie. No teraz. Czekajcie. No. Ciach. Tak? Dobra. Wsuwanie. No to daj, no weź od góry. Teraz ten. Dasz radę. Komora założona, tak? Otwieramy jedną. Otwieramy drugą. Jeszcze raz wam te komory pokażemy, jak się otwierają. Pokaż jeszcze, jak się dowiemy. Dobra. I dwie na raz. Nie. Już zrobiłem. Teraz tak. Dwie na raz. Moment. Bo to trzeba odczekać jakiś tam czas właśnie. Pstrykanie takie pilotem co sekundę nic nie daje, bo to się nie otworzy. I pamiętajcie też, że trzeba czasami się kawałek odsunąć tym pilotem od łódki, bo jest sygnał za silny. Przytrzymuję jeden przycisk, otworzyły się dwie komory naraz, widzicie? Czyli decydujecie, lewa, prawa albo dwie naraz, zamykamy je pojedynczo. Jedna, druga i teraz ta przegroda. Pyk, wyjęta. Zapinamy rączkę. Zapinamy rączkę, mamutkę i jeszcze o tym wspomnijmy. Osłonka na wasze PV-ki. Tak jest. Ciach do wywozu w deszczu. Dobrze, pięknie. Jak wygląda cena za dodatkowe baterie o większej pojemności? Pojemność tutaj jest zdeterminowana wagą.
niestety baterii, czyli największa bateria, jaka jest możliwa, to jest właśnie ta i tutaj nie będzie już baterii większych, tak? Czy mniejszych, bo tak jak w tym aktorze w podstawowym była piątka, druga zapasowa. Tak, pamiętajcie, że tu jest 11V napięcie, trochę większa jest ta bateria, taka sama jak w surferze. Tu procent też podaje 2,5 godziny, niestestowane to jest, jeszcze nie możemy potwierdzić czy zaprzeczyć, ale skoro ta bateria gabarytowo jest większa, naprawdę wygląda na większą, to mnie się wydaje, że jej też powinno więcej trzymać. No okej. Tu jest jakieś pytanie, a wiatr tej osłonki nie zwieje? No nie. Tej pewnie. Nie zwieje, no nie, zobacz. Trzeba. Zobacz, po pierwsze tutaj jest specjalnie zamontowana, a po drugie, to ja nawet jak zamknięta jest rączka, to ją ciężko jest wyjąć. Spójrz, lewo, prawo, a co dopiero, żeby wiatr wiał. Tym bardziej, że pamiętaj, towaru... Tu dopasowywuje. Patrz, towaru napchasz jeszcze, tak jak przed chwilą my tu w trotce, to się to podniesie. No to nie ma opcji. No to jak napcha, tak to nie będzie wywoził ze słonku. A jak nie, a PV-ka? Też no tak, PV-kę trzeba chronić. Musi. Do bólu trotkowego towaru w łódce Boatman i koniecznie spryskiwacz. Tak, żeby umyć. Spryskiwacze do tego. O, już Artur pisze. Osłona nie tylko kiedy pada deszcz, to jest też zabezpieczenie przed kaczkami, które polują na darmowe żarełko. Ale na to bym nie wpadł. A faktycznie są takie łowiska, no, gdzie... Kaczki atakują. Łowiska. Tu jest, nie? Pod Warszawą ta Oleśnikowa taka. Tam jest tyle tych kaczek... I potem tak, i one sobie przychodzą i kurczę i dziobią. No faktycznie, na to nie wpadłem. No dobrze, słuchajcie, nie wiem, czy macie jeszcze jakieś pytania. Czekamy jeszcze minutkę, jakieś pytania. Jak macie, to teraz walić śmiało. Tak jest. Oleśnik ktoś tutaj podkreślił. Oleśnik. Aktywny Piotr. Medalion. O, dobro klasztorne, to plaga. Chciałem jechać w tym roku, syn bardzo chciał jechać na to. Dobra, ale nie było czasu. No dobrze, pytań nie ma, nie pojawiają się. Jeszcze sekundkę. 5, 4, 3, 2, 1. Takie szybkie to 5, 4, 1. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo dzisiaj za tego live'a. Ty, Łukasz, dziękuję już nie masz również więcej do dodania chyba. No pewnie jak się przypomni, to pytajcie pewnie jutro, dzwońcie tak. I będziemy wyjaśniać. Przedsprzedaż trwa, na trotce jest, tak? Na trotce, na karp.pl. Tak, tam też macie mnóstwo zdjęć, opisy tych łódek, wszystko jest precyzyjnie, tak, że można jeszcze doczytać. Czasem pamiętajcie, jeżeli są jakieś błędy, to będziemy to pomału tam prostować, dorzucać zdjęcia, dorzucać filmiki, no pewnie Wy sami już w październiku, to jest jeszcze dobry czas, że jak dostaniecie swoje łódki, to bardzo szybko pewnie pojawi się mnóstwo w internecie Waszych tak naprawdę filmów, zdjęć, więc czekamy, aż podzielicie się z nami Waszymi uwagami już po otrzymaniu i opiniami oczywiście. Tak jest. Także zapraszamy na obydwie strony. No a my widzimy się za tydzień na live. Nie wiem jeszcze, czy będzie tutaj ze sklepu, czy z nadwody. To się zobaczy. Dziękujemy Wam bardzo, że oglądaliście naszego live'a. Dziękujemy, że spędziliście z nami ten czwartkowy wieczór. My tutaj powoli sprzątamy łódeczki. No i pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Miłego wieczoru, spokojnego. Hej, hej, wszystkiego dobrego. Daniel, wyłączysz? Oczywiście. Tylko zapisz. Dobrze, do zobaczenia. Do zobaczenia. Tak. Cześć, Łukasz. Już? Ty też? Tak. A ty też? Strygi też? Tak. Co on kombinuje? Nie bój się. Czy wyłączy, a nie wyłączy? Nie, nie. O, pozdrawiamy Ostrudę. Ten niksik tutaj się tak klika. Tak? Chyba tak. Czy chcesz na pewno przerwać transmisję? Okay. Na pewno.